Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Piotrem Ikonowiczem, bardzo możliwe, że kandydatem na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zobaczymy, co taka prawdziwa lewica, jak myśli o sobie prawdopodobnie Piotr Ikonowicz, ma do powiedzenia o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tak, bardzo się cieszę. Po mojej stronie. Zobaczymy. Po mojej też na pewno i na pewno też po stronie widzów, bo wielu widzów prosiło, żeby pan przyszedł do programu. Bo pan jest taką osobą, właściwie jedynym chyba socjalistą, jak pan sam o sobie mówi, który jest też lubiany przez prawą stronę. Ja myślę, że dlatego, że socjalizm to jest kulminacja takiego prądu, który się określa mianem humanizmu, gdzie człowiek jest przed kapitałem, gdzie nie ma prostych rozwiązań, gdzie nic o nas bez nas, czyli jakby no demokracja, gdyby była prawdziwa demokracja, to ludzie no nie głosowaliby za kaleką służbą zdrowia, tylko za taką, do której mają łatwy dostęp. Nie muszą się zapożyczać, żeby ratować krewnym w przypadku poważnej choroby. Tak? Mm-hmm. Wszyscy o tym wiemy. No, nie głosowaliby za modelem, w którym wynajęcie mieszkania kosztuje tyle, co miesięczne wynagrodzenie. Czyli głosowaliby za zupełnie innym modelem gospodarki, innym modelem, ale takiej oferty w menu wyborczym jeszcze nigdy nie było. Właściwie jedyną siłą polityczną, która jakkolwiek reprezentowała tak zwany lud, to był Andrzej Leper, który rzeczywiście był takim samolotkiem. On wyszedł z dołów społecznych, z tej biedy, w tych gumiakach i zaszedł aż na fotel premiera. Może niepotrzebnie, ale to bardzo oburzyło elit. Zapędzali go z powrotem do gumna. I chcę powiedzieć, że ja kiedy siedziałem w więzieniu w stanie wojennym, opowiadałem moim towarzyszom niedoli, robotnikom z warszawskich fabryk, swoje marzenie o przemianie społecznej. Miałem być zachwyceni. Ale kiedy powiedziałem, że to się nazywa socjalizm, to tak się skończyło, żebym się tylko jak nie nazywał. Jest oczywiście bardzo dużo takiego uproszczenia, dlatego że po pierwsze, oczywiście system, w którym się wychowaliśmy, w którym ja się wychowałem i wyrosłem, to nie był socjalizm, to była jakaś kaleka próba, bardzo wieloma błędami obciążona. A po drugie, socjalizm to jest takie marzenie ludzkości. Chcielibyśmy żyć w społeczeństwie, w państwie, w świecie, w którym to, że już jest nadmiar dóbr, bo jest, oznacza, że nikomu ich nie brakuje. To jest najprostsze, co można powiedzieć. Tymczasem żyjemy w świecie, w którym 1% ma więcej niż pozostałe 99%. I nie wystarczy powiedzieć, że to jest niemoralne. To jest niepraktyczne. To jest niepraktyczne, tak? Dlatego, że w pewnym momencie, jak ktoś grał kiedyś w Monopoli, to wie, że na końcu jeden ma wszystko, a wszyscy nie mają nic. I co z tego, że on ma hotele, skoro nikogo nie stać, żeby się w nich zatrzymywać. Monopoli pokazuje, że kapitalizm jest absurdalną grą, która prowadzi nas jak lemingi w tą przepaść. Władze się zmieniają, ustroje się zmieniają. Piotr Ikonowicz zawsze pod prąd, zawsze walczy z władzą. Ja bym tak, no, gdyby to była władza, która rzeczywiście reprezentuje no, większość polskiego społeczeństwa. Ja napisałem nawet taki tekst, mam taki projekt doktoratu o tym, dlaczego większość przegrywa wybory. Problem polega na tym, że ta władza to jest ta władza, która kupiła Dziennik Wschodni w Lublinie. Władza pieniądza. Prawda? Po prostu deweloper, dziennik, zamknął twarz gazecie i już można będzie zagospodarować
czyli zabudować obszar przyrodniczo chroniony dotychczas, tych górek czechowskich. Tak? I tak się dzieje na każdym kroku. No, w Polsce dawno wybudowano by te 3 miliony mieszkań, o których tyle mówił Kaczyński, gdyby na to zgodziły się banki i deweloperzy, którzy zarabiają na drogich mieszkaniach i na kredytach hipotecznych. Gdzie się nie ruszymy, klasyczna historia z Australii, prawda, gdzie Facebook właściwie ocenzurował rząd Australii. Na sprawę, że akurat rząd Australii jest kieszonkowym rządem Murdocha, więc to było bardziej przedstawienie pod tytułem Godzilla kontra Hedora. Starły się dwa potwory, ale wyglądało nieźle, prawda, na początku. No, są jakieś w Europie próby opodatkowania tych cyfrowych gigantów, więc... Ale demokracja przegrywa z siłą pieniądza, prawda? I walka z oligarchią, no wiadomo, w czasach Polski Ludowej mój sprzeciw polegał na tym, że ja chciałem prawdziwego socjalizmu, a to był taki udawany socjalizm. Tam nie chodzi o to, żeby było jakieś wielkie rozwarstwienie, ale proszę zauważyć, że za każdym razem, kiedy lud pracujący dodałbym miast i wsi, już byłaby fraza z konstytucji. Więc za każdym razem, kiedy lud pracujący się buntował, a były dwa takie poważne bunty, w roku 56 i w roku 80, to żądał samorządu pracowniczego. Żądał kontroli nad warsztatami i owocem własnej pracy. I mieliśmy tą efemerydę w postaci Komisji Samorządu Robotniczego, czyli KSR-ów po 56, która półtorej roku zgasła. I mieliśmy rady pracownicze, które wygasił Balcerowicz. I co ciekawe, bo niektórzy powiedzieliby, no po co dawać prawo do decydowania tym robotnikom, którzy przecież są głupi, czy niewykształceni przynajmniej, nieprzygotowani do podejmowania tych decyzji. Otóż praktyka wykazała, że oni wcale nie byli tacy nieprzygotowani, bo do rad pracowniczych wybierano inżynierów i techników. Czyli ludzi bardzo kompetentnych w zarządzaniu, którzy z punktu widzenia kompetencji mieli często dużą przewagę nad mianowanymi przez partię dyrektora. Nie zawsze, bo byli dyrektorzy kompetentni, ale było bardzo dużo z tej kary wzięli stanowisk, którym niestety włosy zaczynały się na poziomie brwi i nawet nie posiedli dobrze języka polskiego, więc różnie to z tym było. I oczywiście pierwsze, co zrobiono, no to... Bo gdyby... Ja byłem na takim spotkaniu w zakładach jeszcze wtedy Róży Luksemburg, w Warszawie, gdzie było 600 przedstawicieli Komisji Zakładowych Solidarności i Rad Pracowniczych. I ktoś zapytał Balcerowicza, kto i kiedy zdecydował, że wszystko ma być prywatne? I dlaczego? Balcerowicz nie odpowiedział na to pytanie. Zrobił się purpurowy i zapytał, komu jest teraz gorzej. I podniósł się las rąk. On nie wiedział, w jakim świecie żyje, ale to pokazuje, znaczy te wszystkie doświadczenia, one pokazują, bo często dzisiaj nawet ja mówię, że powinni być przedstawiciele różnych środowisk, również robotniczych, chłopskich, no w Sejmie, że ja mówię, przecież oni są niekompetentni. Znaczy zaraz. Nie ma nikogo bardziej kompetentnego w decydowaniu o moim losie niż ja, tak? Więc nic o nas bez nas znowu. A od tego są fachowcy, eksperci, żeby tłumaczyć. Ale ostateczną decyzję, skoro podejmuje wyborca przy urnie, to jego przedstawiciel w Sejmie też może podejmować. No i Andrzej Leper był znakomitym przykładem przed tobą. Może się okazać, że ten rzekomo nieprzygotowany, tych bardzo przygotowanych dyskusji zapędzał w kozi róg. Powiedział, Wersalu nie będzie. A dwukrotnie wymienił... Ale co, mamy tu Wersal? Nie. To dobrze. Nie mamy Wersalu. Wszystko można powiedzieć. Chociaż elegancko. Tak. U Roberta Mazurka w rozmowie, która niedawno się odbyła, pozdrawiamy pana redaktora, tak? Powiedział pan właśnie o Leszku Balcerowiczu, który uważa, że ludzie powinni jak najwięcej pracować, jak najmniej zarabiać, bo to jest dobre dla gospodarki. Czy o taką Polskę pan walczył? Znaczy właśnie, no, wiadomo, że nie o taką i wiadomo, że problem jest taki, że bardzo długo, właśnie przez większość okresu tak zwanej transformacji, mieliśmy jeden komunikat, który był, że tak powiem, kierowany zarówno z mediów publicznych, jak i z mediów prywatnych. Kiedyś na taki jeden niepodlegający dyskusji komunikat mówiono,
o jedynie słusznej linii partii. Mm-hmm. I to była jedynie słuszna linia partii pana Macierewicza. I to była jedynie słuszna linia tych wszystkich prywatyzatorów. I jeżeli ktoś się sprzeciwiał, to w Gazecie Wyborczej ukazywał się artykuł, w którym nie pisano, że, broń Boże, że on jest zły, nie, tylko pochylano się nad biedakiem, zapewne z małej miejscowości, nisko uposażonym, niewykształconym i nie na pewno wiadomo, czy się myjącym. No? Mhm. Czyli ludzie, którzy nie zgadzali się z jedynie słuszną linią partii, byli określani przez takie kwalifikacje jako co? Gorszy sort. Mhm. Nie było to tak nazwane, tak jakby... Ale tak wychodziło. Ale tak wychodziło. Te czasy pogardy, upokorzeń doprowadziły do władzy PiS. Oczywiście. I Kaczyński zrobił coś, co zwykle robią dzieci na podwórku. Kto się przezywa, tak samo się nazywa. I powiedział, nie, to oni są gorszy sort. Aha, mówi lud pracujący w miastach wsi. I wyprostowali się ludzie, bo przywrócono im właśnie godność. Powstali z kolan. Tak, i to jest ta godnościowa polityka Kaczyńskiego jest genialna tak naprawdę. Mm-hmm. Jeżeli opozycja tego nie rozumie, no to skazuje nas na to, bo ja się zaczynam obawiać, że z PiS-em będzie jak z pewną partią w Meksyku. Partido Revolucionario Institucional. Rządził 75 lat. I tam były wybory, tylko ciągle ludzie ich wybierali. Więc trzeba by się zastanowić, czy można stworzyć siłę polityczną, z którą w końcu PiS będzie mógł przegrać. Bo no te siły, które widzę na scenie, raczej się do tego nie nadają. No tak, i też jak są właśnie kolejne przegrane wybory przez opozycję, to potem z taką dumą pokazują, że właśnie ta Polska to głosowała za nimi, prawda? Za tymi właśnie lepszymi z opozycji, za tymi to byli ci wykształceni z dużych miast, no a ci tutaj to wiadomo, na PiS tylko głosują. I właściwie no, opozycja w ogóle nie uczy się tego, że ma przemawiać do i być przekonywująca. Oni padli ofiarą własnego kłamstwa o tym, że jest dobrze. Mhm. A takie badania były przecież profesora Czaplińskiego. A nie, ale to jest... No. To jest wesołe zjawisko, no. to jest propagandysta, nie naukowiec, tak? No to wszystko było na badaniach ankietowych robione z kierunkowymi pytaniami. No to wychodziło mu to, co miało mu wyjść. Wszyscy byli szczęśliwi, ja wychodziłem na ulicę i widziałem tylko smutne twarze. Nie rozumiem, czy ci ludzie nie są z badań Czaplińskiego i się spontanicznie nie uśmiechają. Ja pamiętam, pojechałem kiedyś do Słupska. Miałem spotkanie z lewicą, no to co się u nas nazywa lewicą, no to byli ci ludzie z SLD w Słupsku. To były 90. lata, koniec 90. Nie, nawet już 2000, bo tak się zdarza. Bo już nie byłem wtedy posłem, pamiętam. I opowiadałem im o obiedzie, o niedostatku, o tym, że 80-kilka% nie ma żadnych oszczędności i że nie jeżdżą na urlopy. Tam były jeszcze takie badania, czy tam mają dwa razy w tygodniu kurczaka, rybę albo mięso i pokazało się, że duża część nie ma. No takie były te wyniki badań, są wyraźnie miałem takie wrażenie, że jak piszę na komputerze, to prezes zagląda mi przez ramię. Bo oni rzeczywiście musieli się bardzo dobrze dowiedzieć tego, co myśmy wtedy opracowali i opisywali. I ja po półtorej godzinie, bo ja strasznie gaduła jestem, opowiadania takich strasznych historii o tym, że większość jest biedna, rozpoczęła się dyskusja i po kolei ci ludzie przemili, zaczynali od takiego to zdania. No to jest bardzo ładnie z pana strony, że zajął się pan tą niewielką mniejszością biedaków. Oni już to mieli tak wdrukowane przez liberałów, że jest dobrze, że ja mógłbym 100 razy powtarzać, że większość jest nigdzie. Bo ja nawet zauważyłem, bo ciągle jakby badam tą tkankę społeczności rzeczy, bo ludzie mnie przychodzą opowiadać swoje historie, chociaż my dlatego mam takie badania ankietowe, nawet dość masowe, tak? I coś okazuje, że bardzo często dzieci w rodzinach ludzi z klasy średniej są gorzej odżywione niż w robotniczych. Bo? Dlatego, że klasa średnia odczuwa potrzebę nadążenia za tą presją reklam i takimi wyróżnikami statusu. I oni już muszą tyle lat płacić za tyle różnych dóbr, które pokazują, że są lepszymi gośćmi, że na końcu na te dobre zakupy nie wystarcza i kończy się na chińskich zupkach. Natomiast w rodzinie robotniczej podstawową potrzebą jest kupić jedzenie. Jedzenie jest pierwszej jakości, pierwszą rzeczą.
I to jest, zresztą takie badania były robione, tego typu badania właśnie nad klasą średnią, na porównanie struktury konsumpcji w Hiszpanii i bardzo podobne rzeczy wychodziły. To nie jest tylko moja obserwacja, tylko mi się potwierdza w takich zauważeniach. Wreszcie są ludzie, którzy nominalnie mają stosunkowo wysoki dochód, ale suma ich zobowiązań, zwłaszcza kredytu hipotecznego, już nie daj Boże wynajmu lokalu na wolnym rynku jest taka, że tak zwany dochód rozporządzalny, to co mają realnie na życie, bywa mniejszy od tego, które mają ci, którzy mają nominalnie mniejsze dochody. Więc ludzi, którzy jadą na jednym wózku, jest dużo więcej, natomiast oczywiście ludzie nie chcą wiedzieć o tym, co ostatnio jest takim fantastycznym skrótem myślowym, że są trzy raty kredytu hipotecznego od bezdomności. Prawda? Że chodzą po kruchym lodzie po prostu. Do mnie przychodzą ludzie, którzy wyglądają jak z reklamy Coca-Coli, bo się okazuje, że to wszystko nie było ich, tylko banku i naprawdę trzeba ich za uszy wyciągać z bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Wreszcie mnie zawsze pytają, a czy pan by się zajął na przykład frankowiczami, czy ludźmi stosunkowo zamożnymi? Mm-hmm. Ja mówię, no to policzmy. Jan Kowalski, spawacz. 5000 brutto. Żona nie pracuje. Daje radę. No nie jest zamożny. Jakiś Andrzej Zamoiski, Frankowicz, dług minus 1 000 000 złotych. No nie, tamten nie ma nic, a ten ma minus 1 000 000. To kto ma mniej? No ten, co ma minus 1 000 000. Oczywiście, mówi się też, że jak ja mam 1 000 000 złotych długu, to jest problem banku. A jak mam kilka tysięcy, to mój, tak? Ale to ten 1 000 000 jest bardzo umowny. Dzisiaj 1 000 000 to już nie jest taka kwota. To trzeba by mówić, przy tym dowcipie trzeba przejść na 100 000 000. Tak? Mm-hmm. Wtedy bank się przejmie, bo inaczej nas jednak zadepcze. Zwłaszcza, że funkcjonują na rynku takie harpie. Teraz coś się zaczyna dziać w tych sądach. No fajnego. Tak, 25. Zaczyna się coś dziać. Znaczy, ja myślę tak. Znowu, wyrośliśmy w tej rzeczywistości, w której komentowanie wyroków sądowych to było faux pas. Bo tego nie wolno było robić. Mhm. Od czasu, kiedy już wolno, czyli od dobrej zmiany, sądy zaczęły się przyzwoicie zachowywać. Swoboda. Ja ciągle chodzę do sądów i dostaję niesamowite wyroki na korzyść ludzi. Naprawdę, tam, gdzie nie mam nawet dużej nadziei, gdzie tam rzeźbię coś w oparciu o artykuł 5 zasady współżycia społecznego. A proszę. Mało tego, pamiętam, jak sędzia, wydając wyrok zasiedzenia dla pary staruszków pod Warszawą, tym chciał zabrać dom, miał łzy w oczach. Mhm. Także to się dzieje na naszych oczach i też w sprawie tych Frankowiczów też jest jakiś drobny przełom, no ale ten przełom nie jest na tyle duży, żeby posadzić Leszka Czarneckiego, tak? Ja nie wiem, jakim cudem faceta jeszcze nie posadzono, bo tego faceta od batonika to od razu zamknęli, a tego, co mu zapłacił grzywnę naczelnika, to zwolnili, tak? Więc przepraszam, no tutaj jesteśmy twardzi, no, a tu jesteśmy grzeczni, no. A firma Getback dalej się czegoś domaga od jednego mojego znajomego. Mm-hmm. I naprawdę bardzo mi go szkoda, bo ja mówię, ale stary, bandyci do ciebie napisali. No nie, no tu mają tytuł wykonawczy, bo problem polega na tym, że w obiegu prawnym są tak zwane tytuły wykonawcze, wyroki, postanowienia sądów, które zapadły, zanim tych ludzi zaczęto rozliczać. I one nadal są... Działają te tytuły prawne, czyli coś, co jest źródłem przestępstwa, przykład lichwy, oszustwa, tak. Jest dzisiaj egzekwowane, a przestępstwo, które jest u źródła tej należności, już się przedawiło. Mhm. Na ruki swobodnie. Ale powiedział pan wcześniej o to, co bardzo mnie zainteresowało, to takie socjologiczne, czy taka psychologia społeczna, o tym właśnie, że ludzie gorzej uposażeni, lepiej się na przykład odżywiają i też, że przychodzą do pana osoby, które wyglądają jak z reklamy Coca-Coli, że kiedyś oszczędność była pewnego rodzaju cnotą, a z kolei to, że się skromnie żyło, nie było czymś wstydliwym. Dzisiaj stało się tak, że rzeczywiście
poprzez te reklamy, poprzez to, o czym pan wcześniej mówił, właśnie jakby ten rynek ma być najważniejszy. Ludzie wstydzą się tych sytuacji, że skoro sobie nie radzą, to znaczy, że są gorsi. To teraz mi się zawsze w tym momencie przypomina, zapomniałem, jak się nazywa, jest taki bardzo zdolny dziennikarz amerykański, który napisał książkę Pracujący biedni, niewidzialni w Ameryce. Mm-hmm. Ja napadam, pyta kobietę, która jest bardzo biedna, korzysta z pomocy społecznej, wychowuje samotnie niepełnosprawne dziecko. Ja pyta, dlaczego pani jest biedna? A ona mówi, bo jestem leniwa. On mówi, jakim cudem? Przecież pani wstaje o 2 w nocy, chodzi do pracy w piekarni i cały dzień opiekuje się chorym dzieckiem. A on mówi, ja nie wiem. I wmówiono. Mm-hmm. Problem polega na tym, że ofiary systemu myślą o sobie nawet gorzej niż ci, którzy je do tego stanu doprowadzili, bądź są w lepszej sytuacji. I bardzo często jest tak, że przychodzi człowiek, który ma kłopoty, jest w tarapatach finansowych i zaczyna od progu. Tylko żeby pan sobie nie pomyślał. Ja jestem, nie jestem żadna patologia. Ja 48 lat pracowałem w zakładach maszyn takich, jako w 10 zawodach robotniczych. Jestem ślusa, arystokracja robotnicza, nie w ogóle niesamowity gość. Ale żona mi zachorowała, wziąłem kredyt, to żona umarła, jak kredyt został, chcą mi zlicytować mieszkanie, prawda? Ale pierwsze zdanie od wejścia. Ja nie jestem patologią. To słowo jest jakimś takim koszmarem. Ja wszystkich moich, tych osoby, które się do mnie zgłaszają, mam zawsze problem, jak je nazywać. Bo to nie są klienci, bo nie płacą. Nie są podopieczni, bo to nie jest przedszkole jakieś, czy żłobek. Najchętniej to ja się z nimi zaprzyjaźniam. I wtedy to są po prostu moi znajomi. Okay, osoby, które jest jeszcze takie ohydne słowo, beneficjenci, a je to się chyba wpisuje w te rubryki, jak się granty dostaje. Nie? To myśmy nigdy żadnego grantu nie dostali, więc nie mamy beneficjentów. No w każdym razie staram się te osoby odbuczyć tego języka naszego wroga, tak? Bo to jest język ich wroga, tak? Mówienie o patologii. Znaczy, niewątpliwie patologią jest to, że w Warszawie jest kilka tysięcy pustych mieszkań komunalnych, niezasiedlonych i jest kilka tysięcy bezdomnych. Przy czym też znowu, tak jak nam się wydawało, że mała część jest biedna, tak samo nam się wydaje, że bezdomni to są ci, których znamy z tych takich klisze, że proszę bardzo, przebywa na dworcu centralnym, pachnie słabo, a to dlatego, że już ma gangrenę. Nie, ma gangrenę. Śmierdzi, bo ma gangrenę. Ten potworny smród to jest zwykle gangrena. Ja to wiem, bo my ciągle wozimy takich ludzi do szpitala, a oni ich potem nawet im nie zrobią kurczę amputacji, tylko ich tak wystawiają z powrotem po lekkim obmyciu. Tak? Więc to jest cały problem, który mam. Się nie leczy tych ludzi, że się nimi nikt nie zajmuje. Ja brałem udział w Krakowie w takim programie, który zrobił TVN. Mianowicie oni zrobili program, w którym dziennikarz TVN-u mnie zapytał, czy warto leczyć bezdomnych, bo przecież oni taki mają styl życia. Znaczy on mnie zapytał, czy bezdomny jest człowiekiem. I to zapytał mnie bezwstydnie na antenie, prawda? Więc to jest, a z drugiej strony, ponieważ ja znam dość dobrze problem bezdomności, no to zapewniam panią, że bezdomnych w Polsce jest kilkaset tysięcy, a nie kilkadziesiąt. I to jest takie niedoszacowane i zdecydowana ich większość chodzi codziennie do pracy. Oni, ja bym powiedział, że się bujają, tak? Na początku to są znajomi, krewni, potem tracą cierpliwość i dobrzy ludzie. Próbują coś wynająć, ale wylatują, bo mają, jak się jest na ulicy, to trudno stabilność dochodu. Chociaż niektórzy po prostu się zatrudniają i wychodzą z bezdomności, ale nie każdemu się to udaje. To się również wiąże z pewnymi dysfunkcjami psychologicznymi, no bo wiadomo, że brak tej stabilizacji, bezpieczeństwa i to ciągłe wypraszanie. Część ludzi się na przykład potrafi zagnieździć w piwnicy albo na strychu, albo w suszarni, w pralni i to jest spora grupa. Chyba największa w tej chwili grupa to są ludzie, którzy mieszkają na działkach. Ja znam taką babcię, która sprzedała mieszkanie, dała pieniądze wnuczkom, a sama za część tych pieniędzy kupiła sobie domek na działkach i tam mieszka wesoło. No to już jest jakaś
aberracja. I w każdym razie, mówię, no, bezdomny ma główny problem z higieną, dlatego że nie ma tych łaźni, prawda? Więc no, przeciętny polski bezdomny, jeżeli nie ma dostępu do tych urządzeń, to zwykle bierze prysznic na stacji benzynowej. W ogóle jest cała, to jest cała technologia, cały survival, bycia bezdomnym, który, jego głównym zadaniem, po pierwsze musi mieć jakieś miejsce, gdzie zamknie swoje rzeczy. Bo bezdomność uliczną poznajemy po tym, że facet omnia me comporto, tak? Czyli wszystko trzyma na plecach jak żółw, bo nie ma gdzie zostawić. Jak gdzieś zostawi, to mu ukradną. Tak? No więc jak już nie ma tego majdanu ze sobą, no to już jest bardziej normalny. A po drugie, no stara się schludnie wyglądać, no bo musi pójść do pracy, musi zarobić. Tak? Bezdomnych w Berlinie z kolei poznaje się po tym, że wyglądają jak trampy, takie tacy podróżnicy, sportowcy. Mają bardzo dużo sportowych ubrań, takie tutaj plecaczki, ale to są bezdomni. Są dobrze wyekwipowani, a też to najbogatsze państwo w Europie da im trampki, ale nie da im mieszkania. A no, podstawowy taki kanon tego ruchu walki z bezdomnością to jest taki, że mieszkanie najpierw. To ćwiczenie, ludzie, jakieś programy wychodzenia nie mają żadnego sensu. Ja dam taki pierwszy z brzegu przykład. Myśmy niedawno, często się stykamy z ludźmi bezdomnymi, staramy się im załatwić dach nad głową, bo że nie mamy żadnych dotacji. I taki pan Piotr mieszkał kilka lat w Altance Śmietnikowej w Łodzi, ponieważ władze były głuche na jego jakiejkolwiek tutaj prośby czy sąsiadów, to myśmy wynajęli mieszkanie panu Piotrowi. Pan Piotr mieszka, a ludzie spłacają na konto kancelarii zdatki Sprawiedliwości Społecznej i ja co miesiąc idę na pocztę i wpłacam 1000 zł czynszu do pana Piotra. Pan Piotr świetnie funkcjonuje w mieszkaniu, dużo lepiej niż na ulicy, naprawdę. Więc to jest zawracanie głowy. Znaczy, ten problem jest do rozwiązania o tak, chociażby poprzez odblokowanie pustostanu. No, to tak powiem, to niestety zabrzmi jak anegdota, ale takie dwie rzeczy mi się przypomniały. Kiedy pan mówi o mieście, też panu kibicowałam, kiedy pan startował jako kandydat prezydenta, na prezydenta Warszawy. Ja jestem radną, no i pamiętam, że w Komisji Środowiska była jakaś taka sytuacja, że któraś z radnych zapytała kogoś tam od zieleni w mieście, dlaczego wycięto tak bardzo dużo jakichś takich krzewów, które już były duże, właściwie prawie jak drzewa, gdzieś to było na Powiślu. I ze strony miasta była odpowiedź, bo tam bardzo dużo było bezdomnych się zatrzymywało. Czyli radzimy sobie w ten sposób, że im wytniemy te drzewa i krzaki, w których mogli oni dymem wykurzyć, czy tak. Coś. No. Więc, ale to tak sobie ale to mówię jak o szkodnikach, prawda? Jak o szkodnika, więc to tak sobie właśnie tutaj miasto z tą bezdomnością radziło? Ja wiem, że w Gdańsku miano postawić osiedle kontenerów dla bezdomnych. Mhm. Ale największy problem z tym stawianiem tego typu urządzeń polega na tym, że nikt nie chce, żeby to było w ich sąsiedztwie. Ponieważ ci ludzie są jakby przeklęci. Już są naznaczeni, są źli, skoro są eksmitowani, skoro muszą dostać mieszkanie w kontenerze. To jest dość logiczne. Jak się kogoś pakuje do kontenera, to nie wiadomo, kto to może być, nie? Bo to już jest straszna kara. No, no i ostatecznie, jakże symbolicznie, zlokalizowano to osiedle kontenerów koło wysypiska śmieci. No? I to jest to, co pisał Bauman, że to już ludzie na przemian, tak? Że już nawet nie podlegają recyklingowi, już zostaną. No i to tak by nie o to chodzi. Proszę. No, i druga taka rzecz, która mi też przyszła do głowy, też jakby to historia też z radą związana. Ja wystąpiłam z takim postulatem, zresztą proponowanym akurat przez też pana Wojciechowicza, wcześniej jeszcze w Radzie, żeby dzieci w domach dziecka dostawały też 500+. No tak, bo to skandal był. Tak, i, no i właśnie z tym jakoś też i w Radzie Miasta jakoś też, bo to było jakoś przegłosowane pozytywnie, oczywiście przed wyborami, więc po wyborach oczywiście wszyscy o tym zapomnieli. Jakaś interpelacja, w tej interpelacji oczywiście, że oni będą lepszy start, ale to jakby nie odnosiło się do tego 500+. I pamiętam, że starałam się pozyskać kogoś tam z Rady, żeby też w tej sprawie się ruszył, no i jedna z koleżanek radnych mi powiedziała, no ale ja jestem za tym, żeby dawać wędkę, a nie rybę. Mówię, ale mówimy o dzieciach z sierocińca. Jaką wędkę? No, i to jest, i ta wędka, nie, i ta wędka to, stała się jakimś takim symbolem. Takie, no to ona już po prostu jest niemądra, tak? No, bo to jest w stylu tego załóż firmę, prawda? No, tak. To są po prostu... Ja chcę powiedzieć, że a propos, bo to jest bardzo ciekawe. Wiadomo, że
Ja byłem kiedyś w takiej miejscowości w kraju Basków, nazywa się Ondarroa. Pamiętam, tam wszyscy się trudnili, bo tam nad morzem, rybołówstwem, jak nad ranem słychać było syreny, to po rodzaju trąbienia, bo wiadomo, czy przypłynęli ze szprotkami, czy z tuńczykiem, czy tam z doradą. I potem widywało się, że wszyscy wszystkim przyciskali ryby. Nikt nikomu nie dawał wędek. Ale w tej miejscowości nie było ani jednej sieciówki. Wszyscy mieli swoje sklepy i bardzo dostatnio sobie żyli. To w ogóle bardzo ciekawa miejscowość, bo tam było dużo Senegalczyków, którzy przyjechali do pracy. I ktoś się kiedyś źle wyraził o Senegalczykach. Czy powiedział coś złego do Senegalczyka i zorganizowano specjalną sesję Rady Miasta, żeby wyjaśnić, jak należy przyjmować gości z Senegalu. Pamiętam, że stałem w jakimś pubie i tam był Senegalczyk, który próbował sprzedać absurdalnie drogie, absurdalnie brzydkie skarpety. I nikt tych skarpet nie kupował, ale wszyscy go klepali i stawiali mu. Więc to jest taki trochę inny świat, w którym te przednie brednie po obiednio tych wędkach, wiadomo, że te akweny są odłowione granatami i można moczyć wędkę do końca świata. I tyle. No, natomiast co do tej przedsiębiorczości, ja znam osoby, które założyły działalność różnego rodzaju, na przykład nie wiem, handlują na ulicy, narażając się na te represje straży miejskiej, straszliwej i tak dalej, bo nie chcą być pracownikami, bo doznały tyle mobbingu i pogardy, że no, muszą mieć swoją firmę, bo inaczej będą pracować. I ci pracodawcy, którzy... To jest często bardzo nieracjonalne ciągnięcie działalności, gdzie się człowiek w ZUS-ie zadłuża, gdzie te zyski nie są tego warte i tak dalej. I dopłaca z 500 plus do swojej wielkiej firmy. Ja to ciągle obserwuję. Ja z kolei widziałem takie małżeństwo, które mieli bar piasecznie. Jak bar przestał przynosić dochody, zamknęli bar, poszli do pracy i bardzo się chwalą, dobrze zarabiają. Natomiast niektórym się to nie mieści w głowie, że mają zostać pracownikami, prawda? Natomiast na tym rynku no, nie ma tyle miejsca. Spotkałem kiedyś w Łęczycy w czasie kampanii europejskiej, tam w województwie łódzkim. Bardzo dobre doświadczenie, są bardzo dobrze wspominam. Facet był z gildii kupieckiej, wolennik PiS-u, że myśmy tutaj przez dwie kadencje blokowali otwarcie jakiejkolwiek Biedronki, ale przyszło PO i otworzyli drzwi i my zwijamy swoje sklepy. Więc to jest też... Ktoś to robi, no to się nie dzieje samo. Ktoś musi na to wydać zgodę i te kolejne sieciówki wchodzą, nie ma właściwie żadnych przepisów, które by to ograniczały. No a problem polega na zakrzywieniu tego strumienia pieniądza. Ja będę kiedyś prowadził taki program w Lubartowie, jeszcze byłem posłem lubelskim z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej na listach SLD i tam było straszne bezrobocie. I musiałem robić taką kwerendę, tam poszedłem do sklepu i zobaczyłem, że w tym sklepie jest ser, mleko, nabiał z mleczarni, przywożą ponad 200 kilometrów, a miejscowo mleczarnia pada. I miałem takiego kolegę Martina, który był takim radykałem, oryginałem, potrafił spać w metrze, ale w danym momencie był ekspertem ekonomicznym, dysponował dużymi funduszami europejskimi. No i prowadziliśmy program. I potrzebowaliśmy tłumacza. Miał zostać ten Martin tam na miejscu. Chcieliśmy złożyć spółdzielnię spożywczą. A skąd był ten Martin? Z Wielkiej Brytanii, z Londynu. Chcieliśmy założyć spółdzielnię spożywców, żeby te pieniądze nie wypływały z tej gminy. Żeby zostały, żeby ludzie kupowali miejscowe mleko, miejscowe i tak. Ale miejscowa ta elitka nie bardzo się z tym zgadzała. I po to, żeby prowadzić ten program, myśmy zatrudnili chłopaka, który znał angielski, z Lublina. Proszę sobie wyobrazić, że sam fakt, że on był taki dobry gość, że znał angielski, sprawiał, że on był po stronie tych miejscowych cwaniaków, a nie po stronie lokalnej społeczności. Czyli sabotował nasz program. Proszę zobaczyć, ja właśnie mam ten problem. Bo ja jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, byłem internowany w Białęce. No, ja jestem jednym z nich, a stanąłem po stronie ludu, przeciwko nim. Nie zdradziłem. Ja jeden z nielicznych nie zdradziłem robotników, którzy trajkowali w 80 roku. No, czasami tam po prostu oczy spuszczają, ale nie mogą zrozumieć. No przecież nasz osiem języków. No tak,
ale musiałbym razem z wami krzywdzić ludzi, wobec których mam dług. Bo wtedy, kiedy ja studiowałem i uczyłem się języków i podróżowałem, to ktoś zasuwał w hucie. Ja bez tych ludzi mam dług. I tego długu nikt nie spłaca. To jest etos inteligenta, którego się uczyliśmy od Żeromskiego. Przepraszam, a no teraz od kogo się mamy uczyć? Od Balcerowicza? No bez jajna. Od Żeromskiego już wcześniej, od pozytywizmu właściwie, tak? To jest ten etos inteligenta, o którym pan mówił. Powiedział pan właśnie, jak pan był w PPS i też w SLD. No i drogi wasze się rozeszły w tym momencie, kiedy miała być ta ustawa o najmie lokatorów, tak zwana Lex Blida, prawda? Wtedy pan się... To było ostateczne, chociaż już wcześniej przy budżecie wyglądało na to, że po prostu SLD przejęło ten budżet właściwie nie zmieniając po Suchockiej. Mhm. I nam się to nie podobało, mieliśmy różne wnioski, zresztą jakieś rewolucyjne. Myśmy powiedzieli, dobra, no ale przyjmijcie jakiekolwiek wnioski prospołeczne, tak? Mhm. Tam, nie wiem, było 50 milionów na harcerstwo. No, mówię, dajcie nam coś zmienić w tym, bo to nawet głupio wygląda, że bierzemy po prawicowym rządzie budżet, to już taka kontynuacja, że niedobrze się robi. I wiem, że w swojej budżetu Czarek Miszejewski, Andrzej Lipski, jak głosowaliśmy przeciw, i z OPZZ-u Wiśniewski. I cała czwórka została wykluczona z klubu. Mm. Pamiętam, że jak była zgłaszana ta ustawa o najmie, jeszcze byśmy w klubie na posiedzeniu. Proszę może trochę przybliżyć widzom, bo nie mogą nie wiedzieć, co znaczyło właśnie ta Lex Blida i ta ustawa. Znaczy, to była ustawa, która pozwalała na eksmisję na bruk dzieci, kobiet ciężarnych, kalek, no wszystkich właśnie, nie było, no, widłami i nohus, tak? No. To nawet jest o tyle ciekawe, że ja znam takiego Henia Nowaka, to jest taki stary socjalista, robotnik budowlany, majster, bo ma dyplom majstra. I on opowiadał, że jego ojciec, on był z Marek, spod Warszawy, jego ojciec był strycharzem, wyjaśniam, to taki człowiek, który robi cegły. I późną jesienią, kiedy już było za zimno, żeby formować te cegły, on przestawał zarabiać i zaczynali zalegać z komornym. I wtedy przychodził komornik i wtedy mama Henia nacierała go pod pachami solą i jak przychodził komornik, to wychodziło, że Henio ma gorączkę i to wystarczyło, żeby nie było eksmisji. Za strasznej sanacji. A w trzeciej RP, proszę bardzo. Przecież z misiami, wózeczkami i tak dalej, prawda? To jest ta scena chyba z Dostojewskiego, którą ludzie powtarzają jako współczesną, nie? Ale ja widziałem coś podobnego. Znaczy wystawione te meble, pada teść i taka starsza pani ciągle wyciera te meble, a ten deszcz dalej pada. Więc to tak pokazuje ten obraz tego, że dzieci, które przeżyły eksmisję na bruk, to jest trauma na całe życie. To w końcu gdzieś tam wylądowałem. To są straszliwe rzeczy. I myśmy złożyli tyle poprawek jako posłowie PPS-u, ile było artykułów w tej ustawie. No to te poprawki, jak się przywoziło na takich dwóch wózkach, bo to dużo. I wtedy podeszła do nas Barbara Blida i powiedziała tym swoim budowlanym językiem, proszę wybaczyć, cytuję, wy głupie chuje. Na co Andrzej Lipski mówi, tylko nie głupie. No i się rozstaliśmy. Tak. No i tak to nastąpiło. Dzisiaj nie jest pan, znowu pan jakby jest taki samotny. Ja wiem, że bardzo pan nie lubi tego porównania i doskonale rozumiem dlaczego, że jest pan takim samotnym wojownikiem jak Don Kiszot, ale Don Kiszot był szalony, a pan nie jest, więc... O tej samotności, to ja muszę znowu anegdotę. Mianowicie na któryś z posiedzeń Światowej Organizacji Handlu Hindusi nie chcieli się zgodzić na opatentowanie właściwości leczniczych takiego drzewa, które jest sadzone w środku każdej hinduskiej wioski i ma dużo właściwości leczniczych. No bo musieliby płacić za coś, co mieli naturalnie. Zresztą była jakaś wielomilionowa demonstracja w Bombaniu na ten temat i tak dalej. No i oni się nie przyjęli tego uzgodnienia. I wtedy szef WTO pyta się premiera Indii, mówi, czy pan się nie czuje osamotniony? A mówi, no, nas jest 1 700 000 000, to się czuło osamotniony. I ja myślę, że tak, że nas jest większość. To znaczy, ja jestem częścią tego ludu.
jestem zakorzeniony głęboko w tym społeczeństwie, które jest krzywdzone od 1989 roku, naprawdę bardzo poważnie krzywdzone. I ja się z nimi utożsamiam, a oni, mimo że na mnie nie głosują jeszcze, to się ze mną utożsamiają i właściwie nie ma wyjścia z domu, żeby ktoś nie podszedł, nie podał mi ręki i nie powiedział tych sakramentalnych słów, które ja tak lubię, niech się wiedzie. Mm-hmm. Także nie jestem samotny. Ci tam w Sejmie są samotni, ci tam na górze są samotni, bo są tak wyizolowani społecznie, że nawet nie wiedzą, gdzie żyją. No przecież jak ja im opowiadam te wszystkie historie o tych nieszczęściach, że przychodzi facet, chodzi na raka i mówi, że mu właściciel poniósł czynsz, nie? A ja mówię, to niech pan wystąpi o dodatek mieszkaniowy. I nie mogę, bo mieszka w piwnicy, a nie ma dodatku piwnicznego. Podniósł mu czynsz w piwnicy. Także te historie, to można powiedzieć bez końca, nie chcę patować tymi nieszczęściami. Chociaż kiedyś ktoś mnie zapytał, czy mnie i moją żonę, jak dostaliśmy ten medal od Bodnara, mianowicie z czym my walczymy. I żona zupełnie słusznie powiedziała, że walczymy z tym systemem niesprawiedliwym, z kapitalizmem. Jak ona już powiedziała to, co ja bym i tak powiedział, tak. Ja sobie uświadomiłem coś ważniejszego. Ja walczę ze złem. My walczymy ze złem, ze skoncentrowanym, dzikim, rozjuszonym złem, takim jak z najgorszych filmów o egzorcyście, rozhukanym szatanem, który jest w ludziach, którzy krzywdzą innych ludzi w imię swojej buty, egoizmu, pieniędzy, zadeptują słabych, maluczkich, chorych, przerażonych. I zawsze chciałby się, żeby było jak w słowach poety, żeby się podłe zadziwiło i zlękło. Pan mówi też Dostojewskiego, pan wymienił, to też jest takie, tam będę parafrazowała Tołstoja, że bogactwo wśród biedy jest niemoralne. A my dzisiaj rzeczywiście już trochę o tym mówiliśmy, żyjemy właśnie w czasach, kiedy pokazuje się to, że właśnie żyjemy tak dobrze. I też ja się zastanawiam nad takim też znowu zjawiskiem. Teraz siedzimy i właściwie no wszyscy... No nie wszyscy podobnie, tak? No bo inaczej się, że tak powiem, przechodzi pandemię siedząc zamkniętym w pałacu, co innego w piwnicy, czy będąc kimś bezdomnym. Albo w przytułku stłoczeni. Tak. Ale że te osoby, które stały się jakimiś autorytetami dla nas, dla społeczeństwa, szeroko, pewno nie właśnie dla tych ludzi, o których pan mówi, tej większości, ale może też i tak. To widzimy na jakichś Instagramach zdjęcia celebrytów, którzy na czas pandemii przenieśli się na jakieś tropikalne, piękne wyspy i pokazują swoje zdjęcia i jest kilkadziesiąt tysięcy polubień. Jak to cudownie, że jakaś pani właśnie kąpie się w oceanie. To jakaś jest... To jest trochę niedelikatne, tak. No, ja powiem ale tak, nie, ale że to ludziom się podoba Ja też spotkałem kiedyś, że podsłuchałem rozmowę pary ludzi bezdomnych, którzy gratulowali sobie, że wygrała ich faworytka w wyborach samorządowych, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Więc tutaj to już jest taki syndrom sztokholmski rzeczywiście. Natomiast ja też chciałbym przestrzec przed taką skłonnością bardzo idealistyczną do czynienia z biedy cnoty. Tak? To jest, raczej bliższy mi jest taki ludowy pogląd te wiemleczarza ze skrzypka na dachu, że to nie wstyd być biednym, ale też i niewielki honor. Czyli jakby musimy zachować pewne proporcje. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby tak właśnie nie wybrzmiało to, że bardzo, biedny to dobry, tak, a bogaty to zły. Mało tego, cierpienie niekoniecznie uszlachetnia, no, prawda? O czym bardzo obrazowo pisał Wiktor Hugo, prawda? Więc to nie jest takie zero-jedynkowe wszystko, jak w czytankach. Natomiast myślę, że przyzwoitość jest jakby no, też i ponadpartyjna, i trochę ponadklasowa, tak? Że zdarzają się przecież ludzie szlachetni, którzy wywodzą się z... I to jest bardzo częste, znaczy wśród tych liderów różnych ruchów rewolucyjnych czy patriotycznych no, zdarzali się ludzie, którzy całą fortunę i stabilizację mieli za nic i rzucali się i poświęcali wszystko łącznie z życiem. Więc to nie musi tak być, bo też trzeba mieć tą motywację, prawda?
i jak się ma taki kapitał kulturowy, no to tą motywację jest po prostu łatwiej, a człowiekowi, który jest skazany przez system na to, żeby się zastanawiać, co jutro ugotuje na obiad i jak zapłaci rachunki, jest trudniej zdobywać się na heroiczne czyny dla dobra ogółu, prawda? Mm-hmm. Natomiast piękno tej całej chwili pojawia się wtedy, kiedy ci ludzie orientują się, że oni już w pojedynkę tych obiadów sobie nie załatwią i podają sobie ręce. Mm-hmm. I ja widywałem takie zrywy w różnych częściach świata i w Polsce też. To jest to, co Yeats pisze w swoim pięknym wierszu. A terrible beauty was born. To narodziła się straszliwa piękność. Tak? Mm-hmm. To jest ta piękność tego buntu, tych wyprostowanych ludzi. Ja pamiętam taką scenę na walnym zebraniu delegatów regionu Mazowsze NSZZ Solidarność na Politechnice Warszawskiej. Mianowicie tam siedzieli jacyś eksperci. Jakie lata? No 80. Tak, rok, no, 80. czasy burzy i naporu, to była moja młodość, to była moja rewolucja, tak? Ja wtedy z grupą dziennikarzy przeszedłem z Polskiej Agencji Prasowej do obsługi prasowej Związku. I szedł taki hutnik chyba ze 2 metry szeroki w barach. Nie chcieli go dopuścić do głosu, tam siedzieli jacyś inteligenci, manipulowali. On trzymał kartkę i mówił, ale ja mam mandat. Taki wyprostowany. Potem już takich wyprostowanych robotników nie widziałem, tak? Mm-hmm. Ale dlaczego? No, przecież to były czasy rad robotniczych. No przecież jeżeli zbierała się załoga i wybierała delegata, to robili dokładnie to samo, co w 17 roku. Mm-hmm. Tylko, że w momencie, znaczy w pewnym momencie rady rozwiązano. U nas stało się niestety to samo. Zawsze w tym momencie przychodzi kontrrewolucja, mówi, dobra, to już teraz było romantycznie, a teraz to my już wiemy, jak ci są, co wiedzą lepiej, beserwiserzy, tak? I tutaj przypominam, kapitalny, był taki redaktor, co bardzo władzę ludową chwalił i wiedział lepiej zawsze. I nazywał się Jerzy Kur, nie? I ktoś napisał taki tytuł, Kur wie lepiej. No więc oni ci, co wiedzieli lepiej, już podziękowali radom pracowniczym, prawda? Zlikwidował, bo co robić, też co bardzo ważne, OBR-y, Ośrodki Badawczo-Rozwojowe, miały nie być polskiej myśli technicznej. Trochę mi to przypomina złe czasy, tak? Że właściwie Polacy byli skazani na szkolnictwo zawodowe, tak? A tu żadnej własnej myśli, jest niemiecka myśl techniczna, jest francuska, jest, po co mieć polska myśl techniczna? Zlikwidujemy OBR-y, sprzedamy fabryki, no tak to działało, prawda? Więc zostaliśmy zdradzeni, zostaliśmy sprzedani w niewolę. No tak było i teraz są tego konsekwencje. I oczywiście dzisiaj machanie szabelką, czupurne i tak dalej nie przekreśla faktu, że ta władza jest tak samo uzależniona od wielkiego kapitału i nawet nie próbuje tak naprawdę się postawić, bo wie, że nie może. Dlatego jakby to chodzenie pod prąd, to nie jest takie proste, że ja czy ktoś idzie pod prąd, ja sam nie jestem. Jest nas przynajmniej takich jak ja, myślących i działających w Polsce. Naprawdę, ja już nie mówię o tym działaniu takim bazowym, gdzie przychodzi 200 osób na blokadę na przykład, ale takim, którzy publikują, piszą, mówią. Ja znam kilkadziesiąt osób, które nie mieszczą się w formule tej lewicy, tej sejmowej, która jest jednak... No i właśnie o tym zaraz będziemy rozmawiać. Ona jest jakby pozbawiona takich dużych ambicji własnych. Oni by się zadowolili rolą młodszego partnera w rządzie z Platformą. Tak? Mhm. I rzeczywiście mówią to i to jest smutne, dlatego że po pierwsze to się nigdy nie stanie. Dlatego, że nie ma atrakcyjnej oferty dla wyborców. Coś, co robimy z Platformą, znaczy to jest tak, próbujemy się przyspawać do statku, który tonie. No naprawdę strasznie słaby pomysł, tak?
Ale tonie. Ale nie, ale tonie w tym sensie, że no, po pierwsze rozpada, teraz jeszcze przed Hołownia, który tam im zabiera, potem Hołownia się zamieni w nich, oni w niego, to jest bagno jakieś, to jak ludzie się na to, ludzie na to patrzą, tym mniej chcą mieć z tym cokolwiek wspólnego. No, ale sondaże znowu pokazują, że to jest słabe. Między PiS-em i antypisem. Natomiast lewica powinna no, być alternatywą dla tego całego chłamu, nie, politycznego, czyli jakby no, musi powalczyć o sąd dusz. No dobrze, i teraz co właśnie, bo to jest bardzo ważne pytanie, też się w pytaniach od widzów pojawiało. Dzisiejsza nowa lewica, tak jak dawno SLD bardziej zajmowało się tym elektoratem post-PRL-owskim, dzisiaj ta nowa lewica idzie tak w stronę takiej lewicy zachodniej, czyli światopoglądowej. I moje takie jakieś patrzenie na to jest takie, że ta dyskryminacja, która jest, to jest taka dyskryminacja, o której pan mówi, że to jest dyskryminacja bytowa przede wszystkim. No ze względu na status majątkowy, to jest tak, najpoważniejsza. A nie na płeć. No powiedziałabym, że bizneswoman w Warszawie, której firma dobrze działa, dlaczego ona jest bardziej dyskryminowana od rencisty spod Mławy, który tam powiedzmy będzie mieszkał właśnie w jakiejś piwnicy. Czy też kiedy będą wyrzucać z mieszkania, czy to będzie para heteroseksualna, czy to będzie para jednopłciowa, no to jest już jest drugorzędna rzecz. Co pan myśli o tym? No ja myślę sobie o tym, że generalnie wszyscy chcą reprezentować klasę średnią. To jest matematycznie o tyle niemożliwe, że według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową klasa średnia to jest około 400 tysięcy osób. To z tym się nawet nie da przekroczyć 5-procentowego progu, zakładając, że wszyscy zagłosują na jedną partię. Potem mamy kilka milionów ludzi, którzy są klasą średnią, bo takim się wydaje. To jest urojona klasa średnia, bo nawet nie mają często zdolności kredytowej, tak? Czy tam hipotecznej, więc o co chodzi, tak? Natomiast to przeglądanie się w oczach klasy średniej i zabieganie o klasę średnią wyklucza te tematy socjalne, no ponieważ klasa średnia z istoty przecież podobno nie ma problemu. Nieprawda oczywiście, ta urojona klasa średnia ma problemy, ale żyjemy w tej fikcji i jak przychodzi co do czego, to ci ludzie bardzo chętnie przytulają 500+, bo dzięki niemu się zamyka budżet, tak? Chociaż to, że PiS sądzi, że będą ludzie wiecznie na to wdzięczni, to się myli, bo się ludzie już przyzwyczaili. Tak? Są nowych zdobyczy i to jest to. Natomiast co do spraw tych obyczajowych. Otóż ja jestem głęboko przekonany, bo wiem to też z praktyki swojej, że dyskryminacja, homofobia i tak dalej, że to są rzeczy dużo bardziej obecne w debacie na górze niż w życiu na dole. Oczywiście, że zdarzają się takie rzeczy, ale często one są inspirowane przez konkretnych polityków, którzy chcą wygrać te różnice na te tematy wyborczo, tak? Bo wśród naszych działaczy i działaczek są osoby również homoseksualne i ani w rodzinach, ani w towarzystwie, no nie ma żadnego stygmatyzowania. Jest to naturalne, bo to jest jakiś odsetek ludzi taki jest i wszyscy to akceptują. Natomiast w pewnym momencie robi się z tego wielki, wielki problem i próbuje się to rozgrywać politycznie i to nie jest dobrze. Natomiast nie jest też tak, bo tu jest jeden temat, który jednak no, przebija wszystkie inne i to widać w odbiorze społecznym. To jest kwestia aborcji. Tutaj oczywiście kogoś, kto uważa, że zapłodniona komórka jest człowiekiem, ja nie będę nawet próbował przekonywać, że tak nie jest. Po prostu mamy różny filozoficzny pogląd na ten temat. Natomiast w demokracji jest tak, że większość decyduje, co jest słuszne i ta większość też się czasami może pomylić z czegoś punktu widzenia. Otóż ja jestem, i teraz tak, no w tej chwili pod rządami kompromisu aborcyjnego kobiety zamożne jeździły na aborcję za granicę, a biedne się skrobały pokątnie i narażając zdrowie i życie. No też niesprawiedliwe,
A też te zakazy wcale nie pomniejszyły liczby tych zabiegów, jeżeli komuś o to akurat szczególnie chodziło, tak? No wiadomo, że nie jest dobrym pomysłem, żeby jak w Związku Radzieckim kiedyś aborcja stała się rodzajem środka antykoncepcyjnego, ale w takim razie niech będzie dostępna antykoncepcja, niech będzie oświata seksualna, niech to wszystko będzie i będzie oczywiście lepiej. Natomiast jeszcze taka refleksja dotycząca tego problemu, mianowicie taka para epidemiologów napisała książkę o nierówności. Ona też po polsku wyszła, ta książka. I to jest tak, że w krajach, w których są mniejsze różnice majątkowe i dochodowe, jest mniej uzależnień, mniej więźniów, czyli mniej przestępczości, mniej niechcianych ciąż. I to dotyczyło tak różnych krajów jak Kuba i Dania. Na różnych poziomach dochodu, ale różnice były małe. W związku z czym nie ma tych plag. Tak? Czyli być może jeszcze jednym sposobem, żeby nie było tych dramatów, które potem powodują, że ktoś sobie... Wreszcie no to jest właśnie zmniejszenie tych różnic. Polska jest najbardziej rozwarstwionym krajem w Europie. I to zresztą zespół Pikettiego zbadał. Tak. 10% najbogatszych Polaków przejmuje 40% PKB. I wiadomo, że dla reszty za mało zostaje zwyczajnie. Teraz co do jeszcze tych spraw obyczajowych, to ja mam wrażenie, że konserwatywna prawica przelicytowała czy przeszarżowała. Ja miałem proces za to, że napisałem tekst o doktorze Chazanie. Tytuł brzmiał Chazan, wcielenie szatana. I tam w pierwszej instancji, bo to jest historia tego, co się działo. W pierwszej instancji skazano mnie na wyrok więzienia w zawieszeniu, jakieś straszne kary, zakazy i tak dalej. Ale między rozprawą tą w sądzie rejonowym a apelacyjnym odbył się czarny protest. Czyli była ta próba zaostrzenia prawa aborcyjnego. Sąd był trzyosobowy, sądziły mnie trzy kobiety. I ja wygłosiłem feministyczne przemówienie. Bo nawet zdjęto zakaz rozpowszechniania tekstu. Znaczy jakby to pokazuje pewną ewolucję, no w sądach. Tak, tego. Natomiast społeczeństwo się laicyzuje. I to mi się wydaje, że to jest troszkę tak, jakby było w Irlandii, że to jest takie odbicie. I Platforma rozpaczliwie próbuje za tym nadążyć, ale nie nadąża, prawda? To jest proces, który na szczęście jest naturalny i on wynika z tego, że nie jesteśmy już krajem, jakąś oblężoną twierdzą, wyizolowaną wyspą. Jesteśmy częścią świata, częścią Europy i to będzie zasada naczyń połączonych po prostu. Ostatnio lewica mówi w takim tonie bardzo optymistycznym ze względu na tym, że ostatnie badania pokazują, że młodzi są bardziej lewicowi. Co ileś lat temu, nie tak dawno, 5-6 lat temu, było tak, że wśród młodych ludzi, szczególnie płci męskiej, byli bardziej prawicowi. Więc tutaj wydaje się, że te właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości i pewnego konserwatyzmu, bo tu myślę, chodzi o tą lewicowość właśnie światopoglądową bardziej. Pan też jest optymistyczny, jeśli chodzi o że świat będzie stał się coraz bardziej lewicowy? To, że dzisiaj na przykład mówi się o tym, że ja mógłbym zostać rzecznikiem praw obywatelskich, to zawdzięczam młodzieży. Pierwsze z tym wystąpiły młodzieżówki partii lewicowych. Tak? I moi dobrzy koledzy z Razem, za co im jestem wdzięczny. Natomiast pytanie, bo pani sama zauważyła, że to być może jest lewicowość, która bardziej się skupia na kwestiach obyczajowych niż kwestiach socjalnych czy ekonomicznych. Mam nadzieję, że tak do końca nie jest, chociaż jest takie badanie, które mnie przeraziło. Otóż okazuje się, że wśród wyborców lewicy najwięcej spośród wszystkich elektoratów jest zwolenników poglądu, że zasiłki rozleniwiają. I to znaczy, no już takich, no to są te poglądy o tej cholernej wędce, to jest ten balcerowiczyzm. Tak. I oczywiście w takim razie ja pytam, co to jest za lewica, tak? Czyli czasami można sobie pomyśleć tak, no dojdzie do władzy jakaś lewica,
i znowu okaże się nielewicą, tak? I to jest to zmartwienie. To znaczy, ja już dawno nie używam w swoim kontekście słowa rewolucja, czy dlatego, że rewolucja to jest taki proces, w którym awangarda dorywa się do władzy różnymi środkami i potem na siłę uszczęśliwia społeczeństwo, które nie dojrzało do ich wizji, prawda? Za częstośmy to przerabiali, żebym chciał powtarzać coś takiego. W związku z czym na mnie wielkie wrażenie robił ten proces na przykład w Wenezueli, gdzie miliony zagłosowały w demokratycznych wyborach. Tak? Niestety to referendum o budowę socjalizmu Chávez przegrał 1% i ten wynik uszanował. A potem sytuacja już się tak potoczyła, jak potoczyła dzisiaj. Natomiast dlaczego ja mówię o tych masowych procesach wyborczych? No bo ci biedni są w stanie przegłosować bogatych, jeżeli uzyskają świadomość. I ten proces my lubimy nazywać, my nazywamy przemianą społeczną. Czym się różni przemiana społeczna od rewolucji? Ano tym, że człowiek, że społeczeństwo, które walczy o swoje prawa, wspólnie wykuwa jakąś wizję tego, co będzie, jak zwyciężymy. To nie jest jakieś zaskoczenie, że raptem ten rewolucyjny rząd im coś opowiada, on nie rozumie, o co chodzi, tylko wprowadza takie zmiany, na jakie się umówiliśmy, kiedy strajkowaliśmy, kiedy wychodziliśmy na ulicę, kiedy głosowaliśmy. I to jest przemiana społeczna. Mhm. I wtedy nie ma zaskoczenia. Robimy to, co wspólnie uzgodniono. I dlatego to jest ten proces, w którym samo uświadomienie mas jest właściwie kluczowe. Bo masy przecież bardzo często wynoszą do władzy kanalie. Czy też ludzi, którzy robią rzeczy, że oni przecierają oczy ze zdumienia, bo w ogóle nie o to chodziło. Tym bardziej, że żyjemy w czasach emocjoholizmu i bardzo tak łatwo zostać wyniesionym bardzo, bardzo wysoko. Tak na koniec, zanim przejdziemy do pytań naszych widzów, do pana, to przed programem dałam panu do przeczytania ten tekst, który jest przedrukiem z Die Welt w Gazecie Wyborczej. Pod tytułem Na Kubie umiera ostatnie marzenie zachodniej lewicy i o przemianach na Kubie, które mogą spowodować, że ma być tutaj już w sektorze prywatnym dozwolonych ponad 2000 rodzajów działalności społecznej. No i też, że Joe Biden wygrał, w związku z tym też łatwiej będzie się dogadać. I teraz Kuba jest bardzo ważnym krajem w pana życiu, bo nie dlatego mówię o czym socjalizm, ale pana dzieciństwo, jasne, ileś lat? 5 lat dzieciństwa spędziłem na Rajskiej Wyspie. Nie tylko dlatego, że tam rosną palmy, jest piękne morze i można się przyglądać pod wodą kolorowym rybom, ale wszystkim dlatego, że tam są wspaniali ludzie, wspaniałe społeczeństwo. Może właśnie przez tą równość są bardzo solidarni, zżyci, życzliwi wzajemnie. No, mają to wszystko, co my trochę zatraciliśmy od pewnego czasu. Czyli taką więzi społeczne są bardzo silne. Tak? Ja chcę powiedzieć oczywiście, że Kuba to jednak przez cały czas była i jest oblężona twierdza. W oblężonej twierdzy nie ma mowy o wolności czy demokracji, bo ciągle było zagrożenie interwencją i ciągle było embargo, które uzasadniało pewien taki autorytarny system władzy, który był o tyle miękko prowadzony i łatwy, że Fidel Castro miał naturalny autorytet, który powodował, że ludziom nawet nie wydawało się to dziwne, że jest taka monowładza. Tak? I żeby ktoś zrozumiał, na czym to polegało, to opowiem anegdotę, znowu historię, moje spotkanie z ludźmi pracy w barze w Starej Hawanie. Po przeciwnej stronie, na rogu był komisariat. Nie sprawiało żadnego problemu, ludzie rozmawiali otwarcie, krytykowali. I tam był taki rykszarz, oni mówią bici taksista. I on kiedyś tam siedział za to, że miał dolary, potem już zdekryminalizowano dolary, ale wciąż uważał siebie za fidelistę i rewolucjonistę. Mhm. Ja mówię, słuchaj, skoro ty jesteś rewolucjonario i fidelista, to ty jesteś komunista. Mówię, nie, ja nie jestem komunista. Jak to jest możliwe? No mówi, stary, wiesz, jaka jest różnica?
My, rewolucjoniści, żyjemy dla rewolucji, a komuniści żyją z rewolucji. I ja rozmawiałem nawet ze zdeklarowanymi opozycjonistami, którzy uważali, że to jest reżim, no, że to jest reżim, że to nie jest wolność. I oni mówili, że tak, ale jeśli chodzi o służbę zdrowia i nauczanie, to oni tego nie chcą dać. To jest taka zdobycz, że to, do tego są przywiązani, mimo że nadawali na Fidela i tak dalej. Wreszcie pamiętam takiego taksówkarza, który miał klimatyzowany go Nissana, co go bardzo wyróżniało, że jeździł do Polski, taki otrzaskany. I on mówi, słuchaj, bo tam nikt nie mówi na pan. Słuchaj, tutaj te gazety, to co tu piszą, to ty w to nie wierz. Mówi, to jest propaganda. Ta gramba, to wszystko są kłamstwa. A wiesz, co to jest propaganda? No dam ci taki przykład. No. Coca-Cola, wiesz, to świństwo. A widzisz, jak reklamują? No to była straszna opozycja. Natomiast oczywiście w oblężonej twierdzy zawsze będą braki. I no, oczywiście opowiadanie o tym, że turyści mają się dobrze. No turyści zwykle mają się lepiej od tubylców. No to już po prostu jest taka prawidłowość. Natomiast ci sami turyści, gdyby pojechali na Dominikanę, do Meksyku, czy myślałby na Haiti, to by zobaczyli bose dzieci z wydętymi brzuszkami. Nie z głodu, tylko od pasożytu, bo to nie jest takie proste. W każdym razie no, tutaj mamy dzieci zadbane w mundurkach, chodzące do szkoły. Nie to ma jest dzieci, radosne społeczeństwo. Nie ma dzieci bosych, ludzie są uśmiechnięci. Jak się człowieka potrąci, to nie zdążymy przeprosić, kiedy on zdąży się odwrócić, powiedzieć, że nic nie szkodzi. Tak? Wiadomo, że mówi się teraz, że może to być droga chińska, skoro oni strasznie nie chcą tej drogi chińskiej. Ja byłem na takim zjeździe ekonomistów w Hawanie i właśnie oni strasznie dużo się pytali o Unię Europejską i strasznie ich interesowała droga socjaldemokratyczna. Więc pewnie będzie to jakiś miks. Natomiast Kuba to nie jest tylko rewolucja kubańska, chociaż ja ubóstwiam takie zdanie Fidela Castro zaraz po rewolucji, kiedy on powiedział, będziemy jedli mało, ale będziemy jedli wszyscy. A to jest jedno z tych zdań, prawda, które tak. Chciałoby się kiedyś mieć takie zdanie na koncie. Natomiast oczywiście to jest Kuba w 1900 roku, kiedy Wenezuela była ranczą generała Gomeza, na Kubie była najgęstsza sieć kolejowa i liberalna demokracja. Tak? Z Kuby pochodzi właściwie większość muzyki rozrywkowej na świecie. No. Jazz też pochodzi z Kuby. Znaczy, jakby, no, chodzi o to, że to jest też no, wyjątkowy naród, tak? Już na koniec, bo ja jestem absolutnie zakochany w Kubie, jestem kubańskim patriotą po części polskim. Jak gra w siatkówkę Kuba z Polską, to nie wiem za bardzo, za kim jestem. W każdym razie ja poznałem takiego szpiega, który był na Florydzie, kubański szpieg, ale że praca szpiega jest nerwowa, to dostał zawału. No i chodził dużo do Biblioteki Kongresu, bo Kubańczycy lubią czytać. Już był na takiej rehabilitacji i dowiedział się tam z tego, co przeczytał, skąd pochodzi słowo Guajira. Jest ta piosenka Guajira, Guantanamera. Guajira to dzisiaj na Kubie znaczy wieśniaczka, tak? A Guajiro to wieśniak. Otóż kiedy Kubańczycy właśnie już kończyli wyganiać Hiszpanów i wyzwalać wyspę, to oczywiście z odsieczą przyjechała armia amerykańska. Zawsze tak lubią w ostatniej chwili przyjść z odsieczą. No i byli zachwyceni tymi mambi, tymi chłopami z maczetami w sombrerach, na koniach, tacy odważni. I nazywali ich war heroes. Kubańczyk tego nie wymówi, jest guajiro. Powiedział pan słowo szpieg i od razu się zapaliła. Co pana łączy z Korwinem Mikke i Grzegorzem Braunem? Matko Boska, nic. Jak to nic? Przeczytałam, że w przypadku pana Mateusza Piskorskiego, on skarżonego, zatrzymanego przez ABW, a potem aresztowanego i postawiono mu zarzut szpiegostwa na rzecz rosyjskiej oraz może chińskiego wywiadu, i na rzecz jego uniewinnienia działali m.in. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Piotr Ikonowicz. No to zrobili dobre uczynki, mieli rację, ale to
to nie znaczy, że nas coś łączy. No, może ja się znam z Mateuszem i wiem, że nie jest szpiegiem. Mało tego, oni też wiedzą, bo w końcu go nie skazali, a bardzo długo smażyli ten akt oskarżenia, który w ogóle jest sprzeczny z prawem, no bo nie ma takiego przestępstwa jak wpływanie na opinię. No. No, jego skarżą o to, że przesiedział 3 lata za nic, prawda? Ktoś się jakieś mówił, zabije z durno, bo no, mieli taki pomysł, no, bo on mówił rzeczy, od których bolały ich zęby. No. On mówił rzeczy straszne z punktu widzenia większości, nie tylko tych elit, ale i polskiego społeczeństwa. Prorosyjskie, prokremlowskie. Ja powiem szczerze, no ja w swoim życiu bywałem zamykany za to, co głosiłem. I myślałem, że po 1989 roku mamy to już za sobą. Okazuje się, że nie. Że znowu, jak ktoś podważa sojusze, to idzie siedzieć. Ja podważałem sojusz ze Związkiem Radzieckim, poszedłem siedzieć. Piskorski podważał sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, poszedł siedzieć. Czyli nie wolno podważać sojuszy. No. Słuszną linię ma nasza władza. O, właśnie. I przechodzimy do pytań naszych widzów. Zaczynamy tradycyjnie już od naszego patrona, pana Macieja Jakubowskiego. Szanowny panie Piotrze, czemu Lewica Sejmowa nie weźmie na paletę pana postulatów zalegalizowania konkubinatu ludzi dwóch płci, tylko żąda agresywnej rewolucji seksualno-prawnej? To jest pierwsze pytanie i potem drugie. No, znaczy, to jest tak, że rzeczywiście w żadnym akcie prawnym w Polsce nie pada słowo konkubent, konkubina czy konkubinat, co jest, rodzi masę tragedii, prawda? W przypadku choroby, spadkobrania, zwłaszcza spraw mieszkaniowych, no to jest dramat, bo no, ludzie, którzy się kochają, mieszkają razem 30 lat bez ślubu, jedno umiera, a drugie ma się wynosić, tak? I to jest, potem raptem się pojawiają ci rodzina, spadkobiercy wykopują tego konkubenta czy tą konkubinę. No to są straszne rzeczy i tutaj te legalizacja tych związków, znaczy potraktowanie tych związków, tych konkubinatów jak małżeństwa jest jak najbardziej uzasadnione. Oczywiście, że ten postulat został związany z pod hasłem związków partnerskich też z tymi związkami jednopłciowymi. Co jest oczywiście z punktu widzenia przełamywania pewnych oporów konserwatyzmu, pewnego w polskim społeczeństwie, no trudniejsze. I trochę jest tak, że gdybyśmy najpierw rozwiązali problem w ogóle konkubinatów, to przynajmniej no, duża część, bo przy końcu tych konkubinatów jest tak? więcej niż tych związków jednopłciowych, no to byłby jakiś postęp, tak? Część ludzi by już nie cierpiała. Tymczasem, jeżeli to jedno jest do drugiego przyspawane i nie wysuwa się postulatów kolejno, najpierw konkubinaty, czy najpierw mniej, potem więcej, bo ja absolutnie jestem za legalizacją związków jednopłciowych, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli jest tak, że w opinii publicznej w Polsce łatwiej jest przeprowadzić te konkubinaty i one są już naprawdę taką zaległością i taką hańbą domową, to załatwmy, a potem bierzmy się za następne. No takie jest moje zdanie. Ktoś powie, że te jednopłciowe są tak ważne, że tamci muszą też poczekać i razem. Tylko, że problem polega na tym, że rzeczywiście jest tak, że mniejszości seksualne w tej chwili się aktywniły politycznie i walczą o swoje. Natomiast nie ma ruchu na rzecz legalizacji konkubinatów, prawda? Ludzie cierpią w milczeniu. No i to jest problem. W związku z tym, to jest trochę taka odpowiedź, że politycy z kolei, nawet ci z lewicy sejmowej, no, reagują na jakieś żądania, które ktoś wysuwa. No. Nie ma pod Sejmem manifestacji konkubentów. No. Tylko są manifestacje gejów i lesbijek. No i tak to działa. No tak, a poza tym też dla polityków lepiej, żeby walczyć, niż nawet wygrać. No bo jak wygrają, to wtedy trzeba się zastanowić. Już o taki machiawelizm bym nie podejrzewał. A ja tak. I druga część pytania i pytanie historyczne. Jak by się pan zachował jako działacz społeczny Piotr Ikonowicz w Warszawie w maju 1926 roku? Pozdrawiam panią Monikę i pana. Ja pamiętam, że Ignacy Daszyński jednak nie wpuścił wojska do Sejmu. Pytanie jest o błąd majowy, tak? Bo PPS wtedy zorganizował strajk kolejarzy i wojska Rozwadowskiego nie dotarły ratować no, ultraprawicowego rządu. I nie wiem.
To jest za trudne pytanie. Znaczy, ono wymaga, znaczy, czy wtedy, że tak powiem, popełniłbym błąd majowy, który dużą część moich towarzyszy zaprowadził do Berezy, która była de facto obozem koncentracyjnym. Tak. No, znaczy ja jestem w ogóle przeciwny zamachom stanu. Tak? Pewnie, a z drugiej strony właśnie to było takie bardzo trudne, bo ten rząd rzeczywiście był i skorumpowany, i prawicowy, i antyludowy, no wszystko w nim było takie do odrzucenia. Ale to jest właśnie taki moment, w którym odrzucamy zasady, a potem się dziwimy, tak? No bo odrzuciliśmy demokrację, no to się skończyło Berezą, no. No to, to czegoś powinno nas nauczyć. No. Czyli tak pan powiedział, że proces powinien być, a nie... A nie zamach stanu, tak. A nie zamach stanu, tak. I teraz... Pan chyba, Roret. Ostatnio w programie Polsatu bronił pan kobiety, która nie płaciła za mieszkanie, które wynajmowała, czyli de facto bronił pan przestępcy, który żyje na koszt innego człowieka. Czy pana zdaniem osoby bezdomne, które w Polsce żyje mnóstwo, mają prawo wejść komuś do mieszkania, a później nie płacić za jego wynajem? I czy będzie pan również bronił każdą taką osobę, która się do pana zgłosi? Znaczy, w tym pytaniu jest ewidentna nieprawda, która wynika może z przekonań pytającego. Mianowicie osoba, która jest komuś winna pieniądze za usługę, nie jest przestępcą. Mhm. Bo gdyby tak było, to większość polskiego biznesu siedziałaby w więzieniu. Wszyscy są za dłużni. Bo wszyscy wszystkim są za coś winni pieniądze. Mhm. Tyle tylko, że jak ktoś nie jest biznesmenem, tylko lokatorem, to już go można nazwać przestępcą, bo jest winien pieniądze. No trochę to jest przeinterpretowane. Jest tak w Polsce, że ludzie wynajmują na wolnym rynku mieszkania, ponieważ zostali negatywnie zweryfikowani przez bank. Bank uznał, że nie mają wiarygodnych, stałych dochodów. Bardzo często ci ludzie albo są na umowie, pracują na czarno, albo są na umowach śmieciowych, które no, nie dają podstawy do udzielenia kredytu hipotecznego, albo po prostu za mało zarabiają. W związku z czym, żeby nie być bezdomnymi, podejmują bardzo ryzykowną decyzję. Wiem, bo sam wynajmuję na wolnym rynku, wiem, jak to potrafi boleć. I co miesiąc oddają jedną pensję wynajmującemu. Ten wynajmujący leży i pachnie, a kredyt spłaca mu się sam. Tak? Oczywiście są różne sytuacje. Chcę tylko uświadomić pytającemu panu, że ponad połowa mieszkań, które są dzisiaj sprzedawane, nowych, to są mieszkania sprzedawane ludziom, którzy je kupują, żeby na nich zarobić, a nie w nich mieszkać. Czyli po to, żeby je wynająć, albo żeby je odsprzedać z zyskiem. Co oznacza, że już drogie mieszkania będą jeszcze droższe, bo ta drożyzna będzie powiększona o zysk tego, kto kupił, żeby zarobić. Tak? I na końcu są ci nieszczęśnicy, którzy całe życie płacą to jedno wynagrodzenie wynajmującym. Na koniec tam ten wynajmujący ma spłacone mieszkanie, a ten nieszczęśnik zostaje z pustymi rękami, tak? To też trzeba pamiętać, że to jest bardzo, że to, co dzisiaj czynsze, poziom czynszów jest spekulacyjnie zawyżony i to, co się odbywa w Polsce, jest wyzysk czynszowy. I oczywiście człowiek, który podejmuje decyzję, żeby wynająć komuś mieszkanie, podejmuje ryzykowną decyzję, ale obie strony są w niekomfortowej sytuacji. Bo ten, który to mieszkanie wynajmuje, jeżeli potyka się z czynszem, to głównie dlatego, że albo mu nie wypłacają na czas, albo że się przeliczył, że za mało zarabia, a jednocześnie no, ostatnie, co człowiek chce, to trafić do przytułku. Tak? Więc trzyma się kurczowo i wtedy musi zadziałać pewien mechanizm prawny. Niestety zbyt często ludzie się decydują na bezprawie, czyli na wyrzucanie ludzi bez wyroku, bez komornika, bez sądu. I wtedy my interweniujemy i bronimy tych ludzi oczywiście, bo to jest bezprawie. Natomiast normalnie, jeżeli sąd taką rodzinę nakaże jej eksmisję, bo już nie ma ważnej umowy, umowa została rozwiązana, no to jeżeli ta rodzina jest niezamożna i spełnia kryteria, to dostanie uprawnienie do lokalu socjalnego. Z tym, że od chwili, kiedy ten wyrok zapada, właścicielowi mieszkania przysługuje prawo do odszkodowania od samorządu wysokości rynkowego czynszu. I zwykle dostaje, bo samorządy przegrały już tyle procesów, że płacą. Co to znaczy dla kogoś, kto na wolnym rynku wynajmuje mieszkanie? To znaczy, że do czasu, aż temu człowiekowi nie dadzą mieszkania, on ma zagwarantowany dochód. Czyli jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ dzisiaj jest tak, że mamy taki kryzys na rynku, zwłaszcza tym pracowniczym,
Już dawno nie ma żadnego rynku pracownika, co nie było, ale było lepiej, a teraz jest gorzej. Ludzie coraz mniej zarabiają, coraz większe jest bezrobocie, coraz niższe są pensje i coraz mniej ludzi stać na wynajmowanie mieszkań. W związku z czym ci wszyscy, którzy chcą wynająć mieszkania, mają te mieszkania puste. Prawda? Nawet był taki jeden cwaniak, co ogłosił jakąś zbiórkę publiczną, bo jemu się nie spłacają te 17 mieszkań, które kupił na wynajem, tak? Więc te internauci mieli mu wpłacać, żeby on nie stracił, tak? No więc no jednak inwestycja wiąże się również z ryzykiem, bo pewne koszty stałe są. Więc ja się z panem generalnie, czy bezdomni mogliby zająć komuś mieszkanie? Nie znam przypadku, w którym jakiś bezdomny wszedłby do komuś do domu, gdzie ludzie mieszkają. Natomiast samorządy utrzymują tysiące, w Warszawie nawet tysiące pustostanów i bezdomne rodziny często je zajmują, remontują i w nich mieszkają. A ja ostatnio wygrałem taki proces w sądzie, gdzie sąd przyznał takiej rodzinie lokal socjalny. Tak? Czyli opłaciło im się zajęcie tego mieszkania, a mieszkanie stało puste 10 lat. Czy pan sądzi, że coś, co należy do pana i do mnie, czyli do społeczeństwa, czyli mieszkania komunalne powinny stać 10 lat puste? Nie, prawda? W związku z tym dobrze, że je zajęli, bo przynajmniej się nie marnują. Mhm. Dobrze. Kolejne pytanie. Sejkora. Kto pańskim zdaniem bardziej zaszkodził wizerunkowi socjalizmu? PRL czy poperelowska kawiorowa lewica? Ja myślę, że to nie jest tak. To znaczy na pewno w PRL-u była cała masa błędów, a podstawowym błędem oczywiście było to, że ilekroć robotnicy traktowali poważnie zapis konstytucji, że władza należy do ludu pracującego miast i wsi i sięgali po tą władzę, wyciągano przeciwko nim karabiny, tak? To słynne zdanie Cyrankiewicza o ręce podniesionej, którą obetną jakby mówi wszystko. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że myśmy tak źle nie żyli w tym PRL-u, tak? I ludzie, którzy, ja pamiętam osoby, które wspominały czasy PRL-u jako jakiś raj, bo mogły co roku wyjechać nad morze i jeść tą flądrę z tej smażalni. Tak, a teraz już w ogóle jedyna rozrywka to raz do roku wsiąść w pociąg, wyjechać na grzyby, tak? Więc to jest ta różnica. Natomiast oczywiście system przegrał wyścig zbrojeń i się załamał, tak? Była taka obietnica, że wprawdzie nie będzie tych wszystkich zachodnich wolności, ale za to będzie pełna miska. I szczerze mówiąc, tacy Czesi czy Węgrzy tą pełną miskę mieli nawet urozmaiconą, nie? Natomiast w pewnym momencie ta władza już przestała móc się wywiązywać nawet z takiej umowy i dlatego system padł. To myślę, że mądre jest to powiedzenie, nie wiem, to Putinowi się chyba przypisuje, mianowicie, że kto nie tęskni za tamtym systemem, jest bez serca, a kto sądzi, że on wróci, jest bez rozumu, tak? Natomiast co do naszej współczesnej kawiorowej lewicy, to nawet nie o to chodzi, że ona jest kawiorowa. Chodzi o to, że ona była, w razie już przestanie być, służalcza wobec liberałów. Wobec jaśnie państwa, wobec kapitału, tak? Bo dla mnie nie jest jakimś zagadnieniem, ile kosztował garnitur Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast jest dla mnie problemem to, że w czasach tak zwanych rządów lewicy no, sprywatyzowano praktycznie więcej niż w czasach rządów tak zwanej prawicy, tak? Bo prywatyzacja to była po prostu kradzież i tyle. No. Pan Mark Colorado. Uwaga. Pytanie testujące otwartość umysłu bez żadnej złośliwości. Proszę wymienić trzy rzeczy, które ceni pan u Janusza Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke jest człowiekiem błyskotliwym. Bo to, ja pamiętam jego słynny bon mot, rząd drżnie głupa. I naprawdę budzi we mnie zachwyt, taka zdolność i taki refleks. A można powiedzieć, że jest eleganckim mężczyzną. No i z całą pewnością znakomicie gra brydża. A o tym, że gra brydża, ja wiem i wiąże się z tym pewna anegdota. Otóż kiedy przywieziono mnie do więzienia Białęce jako internowanego,
klawisze mnie pytali, czy gram w brydża. Powiedziałem, że gram, ale zapytałem, dlaczego pytają. Powiedzieli, że brakuje czwartego w celi Korwina Mikke, na co odpowiedziałem, tak dobrze, to ja nie gram. Kolejne pytanie pana Jana Kowalskiego. Chciałbym spytać pana Piotra Ikonowicza, dlaczego akurat tak bardzo leży mu na sercu tematyka mieszkaniowa? Jest prawnikiem, mógłby zarabiać poważne pieniądze, na przykład na sprawach windykacyjnych, a on jednak wybrał drogę humanizmu. Jestem ciekaw, co ukształtowało taką drogę życiową. Oczywiście pozdrawiam zarówno panią Monikę, jak i pana Piotra. Pozdrawiamy również. Znaczy, trochę to jest takim dziełem przypadku. No, w pewnym momencie obóz polityczny, w którym ja się znalazłem, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, wprowadził, uwolniono czynsze, prawda, to było pierwsze, a po drugie umożliwiono wyrzucanie ludzi na ulicę. No, ja się nie mogłem z tym zgodzić i czułem się jakoś tam nawet częściowo odpowiedzialny, bo wchodziłem na tych samych listach, co pani Blida do Sejmu, tak? Potem się to już potoczyło, bo zaczęliśmy blokować, a jak już nie byłem posłem, to zacząłem częściej chodzić do sądu, bo przypomniałem sobie, że kiedyś ukończyłem studia prawnicze, tak? I lubię to moje chodzenie do sądu. Po drugiej stronie stoi wypachniony prawnik w drogim garniturze i zwykle ze mną przegrywa. I mam z tego jakąś satysfakcję, że ten człowiek, który sam był znany i skazany na pożarcie, bo nawet nie bardzo wiedział, co sąd do niego mówi, tak? Raptem może wyjść już uśmiechem i nie być na ulicy, tak? Więc tak się potoczyło moje życie, że chociaż nie chciałem uprawiać zawodu prawnika, uważałem ukończenie prawa raczej za taki papierek, który trzeba mieć, bo człowiek musi mieć studia. Taka była moda w moim pokoleniu. Raptem się okazało, że mi się te studia przydały i że odkurzyłem tą swoją wiedzę i że ona się przydaje ludziom. Dobrze. Natomiast robienie pieniędzy jest nudne. Koszmarnie nudne. A życie bogaczy też, właściwie jedyne, co można im zazdrościć, to podróży, tak? Chociaż ja podróżuję trochę inaczej niż bogaczy, bo ja na przykład spędziłem miesiąc w Grecji, w mieszkaniu zwykłego Greka, który wyjechał na wyspy pracować z turystami i zapłaciłem 50 euro za prąd i to było wszystko, co musiałem zapłacić, tak? Ja żyłem wśród zwykłych Greków, nie? Spaliśmy na tarasie i widzieliśmy tych innych Greków i się z nimi przyjaźniliśmy i w ogóle, no jakoś inaczej my tą turystykę uprawiamy, bo tak naprawdę można jeździć z hotelu do hotelu i właściwie nic nie zobaczyć, tak? Bo hotele są dość podobne. Podobno. Pan senator pyta, kto według pana jest faszystą? Czy konserwatywny, katolicki tradycjonalista z miłością do bliźniego jest według pana światopoglądu faszystą? No, pan mnie pyta, czy jestem na tyle wykształcony, żeby rozróżniać faszystę od konserwatywcy. No jestem, no odróżniam. Mhm. Okej. I pan chyba Pawko Zielarz pyta. Głosowałem na niego w 2000 roku. To były moje pierwsze wybory. Pamiętam filmy z kampanii, jak siedział na klatce schodowej z dwoma kolegami, żeby nie wpuścić koleści z nakazem eksmisji jakiejś samotnej matki. Drugi filmik był o tym, jak ona rzuca mu się zapłakana w ramiona i dziękuje mu za pomoc, że przepędził eksmiterów, a on za to z petem w łapie do siebie pod osem. Skurwysyny, piękna kampania. To nie pytanie, tylko takie coś by pan powiedział panu Pawko Zielarzowi. Ja chcę powiedzieć o tej, bo ja chyba pamiętam tą eksmisję akurat, bo ona była rzeczywiście prezentowana w klipie wyborczym i zanim się zaczęła eksmisja, to dziecko małe, dziewczynka z tornisterkiem szła do szkoły i płakała, bo nie wiedziała, czy będzie miała dokąd wrócić. A potem, ja po latach zresztą spotkałem, to była tancerka z baletu. Ja spotkałem jakieś uroczystości w teatrze. Rzuciła mi się na szyję, wszystko było w porządku. Była druga próba tej eksmisji. I to było w dniu, w którym mój mandat wygasał. Ja przestawałem być posłem, a nazajutrz posłem miał być po raz pierwszy Andrzej Le Pen. Mhm. Myśmy razem zablokowali. I wtedy Andrzej mówi do komornika, a pójdzie z tyłu buzię do uczciwej pracy. I to pogonił mu kota.
bardzo fajne doświadczenie, takie symboliczne przekazanie pałeczki. Natomiast rzeczywiście ja kiedyś bardzo dużo paliłem, to prawda, a mogłem też czasami użyć cięższego słowa. I to się zdarza i jak się jest osobą zauważalną czy publiczną, to potem się zaraz okazuje, że mniej wolno, prawda? Bo nie zwrócilibyśmy uwagi na kogoś, kto tam pod nosem przeklnie, kto nie jest na tak zwanym świeczniku. No to ja rozumiem, że jest taka wrażliwość. No ale tutaj to nie jest... Natomiast nas było nie trzy osoby, tylko 30, ale to już może akurat w kadrze było widać trzy. Jeszcze mówił pan, to było u pana na Twitterze, jak pan jeszcze prowadził. Ma pan dwa konta twitterowe i żadne nie jest już chyba aktualne, prawda? Nic pan tam nie już nie daje rady. Już Facebook, Twitter, co, Instagram, to jest przesady. No. I tak jestem bardzo nowoczesny. Jasne. W każdym razie 4 października 2018 roku powiedział pan coś, co dla lewicy jest nietypowe. Czyli mówiąc o mieście, pan powiedział dość rowerowego terroru. Z transportu publicznego korzysta około 60% warszawiaków. Na rowerach jeździ jedynie 2%. Zamiast wydawać miliony na ścieżki rowerowe, przeznaczyć je na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów. Bardzo niewlewicowe. Ja nie wiem, czy to nie jest lewicowe. Znaczy, to jest kwestia, tak każdy może mieć jakąś koncepcję układu, że tak powiem, transportowego. Niewątpliwie takie zacięcie ekologiczne jest mi bliskie. Natomiast ja niedawno się dowiedziałem, że większość wyborców Partii Zielonych w Niemczech jeździ SUV-ami. Bo tak jak czyste powietrze powiększa ich komfort, to SUV-y też powiększają ich komfort. Więc okej, ja nie jestem za tym, żeby jeździć po Warszawie SUV-ami. Jestem za tym oczywiście, żebyśmy mieli taki transport miejski jak w Paryżu i wtedy w ogóle kupno samochodu nie ma żadnego sensu. Bo po prostu człowiek stoi w korkach. A wszędzie się dojedzie albo rerem, albo metrem, albo autobusem, jest luksusowo, tak? W Paryżu. No, ale też zakup dzieci, odwożenie do szkoły, ale też jest cała grupa ludzi. Jest cała grupa ludzi, którzy dojeżdżają do Warszawy z jakiegoś tego wianuszka, z miejsc, gdzie już zlikwidowano przystanek kolejowy, gdzie nie ma połączeń autobusowych i oni, żeby przyjechać do Warszawy i zarobić, muszą przyjechać w dodatku jakimś gratem, prawda, który niekoniecznie wydziela pachnące spaliny. I to jakoś trzeba rozwiązać, bo był taki pomysł, że teraz my zrobimy jakieś myto i no to ci ludzie już nie przyjadą, bo już nie zarobią, bo wydadzą na to myto, tak? Już samo parkowanie jest tak drakońsko drogie, że właściwie w którymś momencie człowiek właściwie całą dniówkę wyda na parking, to po co będzie pracował? A jeżeli to jest ktoś, kto jeszcze pracuje, musi mieć narzędzia, które musi przewieźć samochodem. Tak, wiadomo, że tu jest cała masa, najlepiej oczywiście byłoby, gdyby wszyscy mieszkali w centrum i wszędzie mogli dojechać na rowerze. No ale tak jest może w jakiejś niedużej miejscowości skandynawskiej, tak? Natomiast są te spory o to, żeby zwężać te ulice, żeby wyrzucać ten ruch. Ale też musi się dokonać jakiś przełom świadomości. Bo ja pamiętam w Helsinkach byłem w supermarkecie i tam pod tym supermarketem stało, nie wiem, z 1500 rowerów. To ja rozumiem, że to jest kraj rowerowy i tam trzeba tak zrobić. A my robimy infrastrukturę, jakbyśmy byli Finami, a jesteśmy ciągle Polakami. Tak? Znaczy pewne rzeczy i pewne zmiany, które są pożądane, ja rozumiem, że gdzieś tam na horyzoncie lepiej, żeby ludzie zdrowszy tryb życia mieli, żeby było tych samochodów mniej, a najlepiej tylko elektryczne, a energia najlepiej, żeby powstała tylko ze słońca, ale zanim to wszystko zrealizujemy, musimy do tego dojrzeć, a nie robić takiej dyktatury. No to jest właśnie ta rewolucja, nie? Że teraz my się dorwiemy, bo jesteśmy, nie wiem, w ratuszu, to my teraz zrobimy tak, że pozwężamy te ulice i ta Hołota nie będzie jeździć tymi samochodami. No to jestem w imieniu tej Hołoty, bardzo was przepraszam. Spróbujmy się w tej sprawie dogadywać, a nie naparzać się pompkami od rowera. Jak pan sam ocenia, tak intuicyjnie w sumie, swoje szanse na zostanie rzecznikiem praw obywatelskich? Są jakieś rozmowy takie? Właśnie problem polega na tym, że ja właściwie o tym, że mam zostać rzecznikiem praw obywatelskich, rozmawiam wyłącznie z dziennikarzami. Przy czym nie słyszałem, żeby którykolwiek z dziennikarzy miał taką władzę, żeby kogoś mianować rzecznikiem.
Więc to są takie... Ja też niestety takie, nie pomogę. Takie trochę opowieści dziwnej treści. Dwoje posłów partii Razem, Marcina Zawisza i Maciej Konieczny oraz mój dobry kolega Janek Śpiewak wyrazili opinię, że byłbym niezłym rzecznikiem. Tak. Od tego czasu iluś polityków, również Tadeusz Cymański przecież. Chyba Anna Maria Żukowska też tak, na tym się podpisała. No, również posłowie podpisują petycje. No coś się zaczyna dziać. Tak? Te młodzieżówki lewicowe trzy wystosowały apel do posłów i senatorów, więc zaczyna się jakiś ruch, ale nie ma czegoś takiego, że już ktoś wypełnił formularz i podpisało się 35 posłów. I na sprawę, że chyba pani marszałek Witek musi odblokować ten mechanizm, ale zobaczymy. No, na razie wiem, że w klubie Lewicy toczy się jakaś debata w tej sprawie, no ale dopóki oni mnie nie zaproszą i nie zapytają, czy ja mam ochotę, chociaż już mówiłem publicznie, że mam, no jest okej, okay. No ale no, jakaś no jest potrzebna rozmowa, żeby to w ogóle było realne. I to jest wstęp, tak? No bo wiadomo, no, póki nie jestem oficjalnym kandydatem, no to nie jestem oficjalnym kandydatem, ale właściwie poza mną wymienia się kilka nazwisk, ale jakby na doklejkę. Głównie mówi się o mojej kandydaturze, więc ona jakoś się tutaj pojawiła w tej debacie publicznej. No i potem oczywiście jest pytanie, czy PiS się zgodzi. Jak się PiS nie zgodzi, to wiadomo, PiS rządzi, PiS ma większość. Ja mam wrażenie, że ja nie jestem tak bardzo niewygodnym kandydatem dla PiS, jak się zdawało, dlatego że ja nie należę do tych fanatyków, którzy mówią, panie prezesie, idziemy po pana. I nie należę do tych fanatyków, którzy nie mogą się doczekać, aż ich wszystkich wsadzimy do więzienia. Tak? Ponieważ trochę inaczej pojmuję demokrację. Mi się wydaje, że jednak poważniej. A z drugiej strony oczywiście jeszcze namawiał mnie Adam Bodnar, żebym objął urząd po nim. Wtedy jak te medale nam przypinał, tak, to bardzo mnie namawiał, żebym jednak spróbował. Więc on też uznał, że to jest możliwe, tak? A to jest rozsądny człowiek, ma dużą wiedzę i dojrzały. Wszystko zależy od prezesa, no. Nie oszukujmy się. Tak pan powiedział właśnie też w rozmowie z Robertem Mazurkiem. A pan prezes, mi się wydaje, że on mnie szanuje. No, odpisał mi kiedyś na list, w którym go prosiłem, żeby nie odwołał Bodnara. No, odpisał, że nie odwoła, nie odwołał. Więc mamy za sobą jedno porozumienie, panie prezesie. Może się pan zdecyduje na takiego rzecznika, który oczywiście no, będzie uciążliwy. Obywatele są w ogóle uciążliwi, demokracja jest uciążliwa. No, są problemy zawsze, nie wszystko idzie gładko. I poza tym otoczeniem, które zawsze mówi, że pan się nie myli nigdy, to jeszcze są ci obywatele, którzy ciągle mają pretensje. Tak? I nie wszyscy się dostaną do pana, część przyjdzie do mnie, a ja będę ich reprezentował. Będziemy się bardzo spierać o to, jak ta Polska ma wyglądać i jak te prawa człowieka mają wyglądać. A mi chodzi o te prawa socjalne, głównie, które są niedoceniane, które są gdzieś tam na szarym końcu, od których zależy jakość życia każdego z nas. Bardzo pięknie. Drażni pana, że właściwie prawie w każdym wywiadzie jest pan pytany o siostrę, czyli panią Magdę Gessler? Właśnie nie. Nie? Nie, dlatego, że po pierwsze kocham swoją siostrę. Mam tylko jedną siostrę. Po drugie, bardzo się cieszę z jej sukcesu. No przecież nie mogę nie brać pod uwagę faktu, że istnieje ten świat, w którym ona się obraca. To jest oczywiście świat ludzi, którym się powiodło ekonomicznie, którzy uprawiają rozpasaną konsumpcję. I powiem jeszcze, no ja im nie zazdroszczę. Ja wiem, jak widziałem, jak bardzo znudzony może być człowiek, który nie musi wychodzić rano do pracy. Mało tego, ja mam dobrego znajomego, Łukasza Foltyna, który jest jednym z ojców Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, bo gdyby nie jego datki sowite, to byśmy nie ruszyli z miejsca. A on jest wynalazcą, wynalazł ten komunikator gadu i go sprzedał. Aha. I stał się człowiekiem bardzo zamożnym. No i mi się zwierzył, że miał duży kłopot wychowawczy z synem, bo ten syn nigdy nie widział, jak on czy jego żona wychodzą do pracy. Czy ma jakieś obowiązki, no. To źle wychowawczo podziałał na syna. Więc jak się ogląda te kryminały o tych napadach na banki,
to potem jest taka na końcu idylliczna scena, kiedy oni już są w Meksyku czy tam na Bora Bora i piją te drinki z palemką. Ja się zawsze zastanawiam, jak długo można siedzieć na plaży i pić tą piña coladę. W którymś momencie to się musi znudzić. I dalszy ciąg jest niewyobrażalny, no bo marskość wątroby, no nie wiem. I tak na koniec moje osobiste pytanie, czy koleguje się pan z Adrianem Zandbergiem? I bardzo go cenię. Ale no, za rzadko się widujemy, żeby powiedzieć, że się kolegujemy, ale bardzo go cenię i szanuję. Myślę, że to jest, że powinien się bardziej pchać. O, tak no więc tak, powinien się bardziej pchać, a powiem panu, dlaczego zapytałam, że powiem, bo miałam nadzieję, że pan się z nim koleguje. Ja zabiegałam o pana Adriana Zandberga około roku, żeby przyszedł do programu. Za każdym razem było, że nie ma czasu. Kolejni asystenci odpowiadali, ale w końcu dowiedziałam się z Gazety Wyborczej, że powiedział, że nie chce być przerywnikiem wśród prawicowych gości. Więc myślałam, że pan wpłynie może i namówi pana Adriana, żeby jednak przyszedł, bo mi też pana Adriana brakuje jakby jako głosu lewicy. No to każdy ma swój rozum, tak? No, jest taka koncepcja, się nazywa no platform, czyli nie możemy być na jednej platformie, w jednym miejscu. Ale do TVP chodzą byli wszyscy. Byli ludzie, których poglądów nie akceptujemy, od których się odcinamy i tak dalej. No, to jest jakiś sposób. No. Teraz mamy taki duży problem, mianowicie mamy dużą grupę ludzi, wcale nie taką małą, która uważa, że nie ma żadnej pandemii. Tak? Na nich się mówi pogardliwie foliarze. Oni starają się nie nosić tych maseczek. Nawet potrafią podejść do kogoś, zedrzeć mu maseczkę, mówić, zejmij tą szmatę, bo się udusisz. Tak? No i tak sobie myślę. W sumie tego typu poglądy, no one z punktu widzenia zdrowia publicznego są zwyczajnie szkodliwe. Ale to, że właściwie się ich nigdzie nie zaprasza i w ogóle z nimi nie rozmawia, nie spowoduje, że oni znikną. Nie, oni są w mediach społecznościowych, są gdzieś tam na YouTubach. Ja widziałem jakiegoś takiego profesora, który tam ma z pół miliona tych wejść. Czy ktoś tych bredni słucha? I ja naprawdę uważam, że jeżeli chcemy kogoś przekonać, to go nie zagłuszamy, nie zamykamy do więzienia Piskorskiego i nie bojkotujemy, tylko rozmawiamy i przekonujemy ludzi, że on nie ma racji. Bo w przeciwnym razie godzimy się z tym, że masa ludzi, którzy być może daliby się nam przekonać, nigdy się nie dowie, co mieliśmy do powiedzenia i da się przekonać ludziom, co do których szkodliwości poglądów, których jesteśmy głęboko przekonani. Czyli oddajemy walkowerem, to jest ten spór, o którym pani mówi, jest marginalny i odbywa się wśród elit. Tak? Jakieś są elity, które nazywają siebie lewica, ludzie w ogóle już myślą, że lewica to jest tylko jakiś ruch gejowski. Okej. Natomiast jest poważniejszy problem, mianowicie myśmy oddali jako lewica i jako inteligencja w dużej mierze, myśmy oddali tak zwany lud, czyli zwykłych ludzi. Te małe miasteczka, tych ludzi mniej zamożnych, tych ludzi, no może z tym mniejszym kapitałem kulturowym, ale jednak ludzi, obywateli. Myśmy ich oddali prawicy i skrajnej prawicy i uznaliśmy, że nasze miejsce to są młodzi, zdolni z dużych miast. I to jest błąd, bo oni stanowią mniejszość polskiego społeczeństwa i nigdy nie będą stanowili większości. W związku z tym trzeba wchodzić na te platformy, na których może nie będzie nam za wygodnie, ale na których mamy obowiązek być. Czyli trochę zejść z tej wieży w kości słoniowej i wmieszać się w tłum. I zacząć słuchać i zacząć rozmawiać. Mi się wydaje, że istotą lewicy jest zakorzenienie w tej bazie społecznej. Tak? No ja mam o tyle łatwo, że moja organizacja składa się w przeważającej części po pierwsze z kobiet, po drugie z ludzi niezamożnych, tak? Ludzi pracy. W związku z czym ja, nie, jak mówię o ludziach pracy, to nie teoretyzuję, tylko mówię o nas. I dlatego trochę inaczej na to patrzę, bo ja spotykam ludzi, którzy przychodzą do kancelarii na przykład, czy do ruchu.
którzy też nie wierzą w tą pandemię. Muszę z nimi rozmawiać, a nie po prostu mówię, wyjdź mi natychmiast. Mhm. Nie, no rozmawiam, przekonuję, nie zawsze mi się udaje. Tak? Dlaczego jest taka reakcja wyparcia tej pandemii? Ano dlatego, że człowiek, który bez przerwy jest przerażony, że nie zapłaci rachunków, który bez przerwy jest przerażony, że nie wyleczy rodziny, jak zachoruje, który jest przerażony, że go zaraz zwolnią, nie może się ciągle bać, wychodząc z domu, że się zarazi, zachoruje, straci pracę, jeszcze do tego umrze. W którymś momencie jest za dużo tego strachu, mówi, dobra, tego nie ma. Mhm. Nie ma żadnej pandemii, bo ja już się nie mogę więcej bać. Zapiera. Mhm. Tak. I to trzeba zrozumieć i coś z tym zrobić, a nie nakrzyczeć, bo nakrzyczeć to jest dziecinna reakcja, to jest jak tupanie nogami. I tak, panie Piotrze, sam pan o sobie powiedział jako kandydat zwykłych ludzi. Reprezentuje pan Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Mhm. No i co? Trzeba teraz, znaczy nie wszyscy, tak? Ale ja akurat będę trzymała kciuki, żeby pan został rzecznikiem praw obywatelskich. Będzie łatwiej i trudniej. Łatwiej, bo większe możliwości działania. Trudniej, bo pewnych działań takich... dyskretnych? Takich, jakbym powiedział, na granicy prawa, ale koniecznych, nie będzie można już podejmować. Wszystko musi być lege artis. Czyli, że jak zadzwoni do mnie samotna matka, która nie umie podłączyć na lewo prądu, a właśnie jej wyłączyli, a ma ogrzewanie na prąd i małe dzieci, to ja nie będę mógł wysłać ludzi, żeby jej podłączyli prąd, bo wiedzą, jak się to robi. Tylko będę musiał napisać pismo i, nie wiem, przyjąć ją do siebie, żeby nie zmarzła z dziećmi. Tak. Więc to są trochę styl działania, by się musiał zmienić. No i trzeba będzie się zmusić do jakiegoś takiej pragmatyki służbowej, do której ja nie jestem przyzwyczajony, bo ja jestem takim wolnym człowiekiem, który chodzi swoimi drogami. Dobra, ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Jasne, także dużego prawdopodobieństwa nie ma, nie? No, i też obawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dziękuję również Państwu i zapraszam do komentowania jak zwykle i do następnej rozmowy. Prawdopodobnie naszym gościem będzie Karolina Korwin-Piotrowska, czyli odejdziemy pewno od polityki, chociaż niekoniecznie. Do zobaczenia.